Tu Skybox Podcast, audycja o biznesie i zarządzaniu w sporcie. Ja nazywam się Tomek Flekowski, a dziś o tym, jak się zakłada i prowadzi topową akademię w Polsce, rozmawiam z dyrektorem zarządzającym i założycielem Beniaminka Krosno, Grzegorzem Rausem. Cześć Grzesiek. Cześć Tomku. Myślę, że gdzieś tam teraz, jak się tak patrzę na Ciebie, to wspominam ten 2017 rok, gdzie się zobaczyliśmy pierwszy raz na turnieju Pro Boot Cup w Gdańsku, wtedy tak jednorazowo. I wtedy jakby nawiązaliśmy kontakt, tak? I tak naprawdę się teraz chyba widzimy po raz drugi. Po raz drugi, tak? A jesteś tutaj gdzieś tam niedaleko Krosna, także bardzo mi miło. Mi również tak. Tutaj zdradzimy kulisy na naszego poznania się. Rzeczywiście był to Gdańsk 2017 rok, Pro Boot Cup. Tak wyjątkowo, bo jesteście z Krosna, robiliście turniej w Gdańsku, ale od siebie powiem, wtedy jeszcze jako wysłannik młodzieżowego futbolu.pl odwiedziłem Gdańsk, byłem na waszym turnieju każdego dnia, bo to był dwudniowy turniej? Trzydniowy turniej chyba? Tak. Feyenoord wygrał. Przed chwilą jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy, że bohaterowie tego turnieju, czyli zawodnicy U13, dziś już podpisują pierwsze profesjonalne kontrakty w swoich klubach. No tak, właśnie tak wracając do tego turnieju, to tam ten Rico, nie pamiętam nazwiska teraz, ale holenderski zawodnik z MVP tego turnieju z Feyenoordu poszedł do Ajaxu, teraz podpisał kontrakt. Tutaj na Facebooku właśnie obserwowaliśmy te zdjęcia. Wielu chłopaków też gdzieś tam gra w Borussii Dortmund, czy w Angers w Ligue 1, czy w Evertonie nawet. Thierry Small bodajże z 2016 roku tutaj w Krośnie gościliśmy ich i zadebiutował Ancelottiego. Także no fajnie, no nasz Antek Zubal też gdzieś tam już blisko tego Lecha Poznań, także no jest to taka inspiracja duża. Turnieje, które organizujecie, mają to coś w sobie. Tak jak sam o nich mówisz, są to wyjątkowe turnieje, inne niż wszystkie. Natomiast zanim o turniejach, to porozmawiamy o samym Beniaminku. Jak i dlaczego w ogóle powstał Beniaminek Krosno i co dziś charakteryzuje wasz klub? No jak to mamy proporczyk, to rok 2007. Myśl kiełkowała o szkółce na studiach Białej Podlaskiej, AWF, tam razem właśnie z kolegą tutaj Markiem Adamiakiem, tam byliśmy, dzisiaj pan Leszek Ciecirko, ta szkoła trenerów, to wtedy tak nie było, ale tam jakby taka inspiracja tym wszystkim. Wróciłem do Krosna w 2005 roku, pierwsza praca trenerska w Karpatach, Krosno rocznik 1993. Taka drużyna z charakterem, o której dzisiaj tam filmik właśnie stworzono nawet taki o tej drużynie. I on nawet niektórzy jej wychowankowie teraz są trenerami w Beniaminku. Także to jest takie dosyć ciekawe, bo Kamil Chmielowski trenerem U15, Maciek Bożek fizykoterapeuta, Dominik Bialic psycholog. A to byli moi chłopaki, tak? Z pierwszej mojej pracy trenerskiej, którą zawsze będę wspominał, bo to była pierwsza praca, ale wtedy te wyniki to nie były zbyt dobre i szkoleniowo to średnio to stało wtedy w Krośnie, bo tak trzeba powiedzieć. I to była taka chyba motywacja, żeby coś stworzyć w szkoleniu dzieciaków, bo tego nie było. Było w Stali Rzeszów, było w Stali Mielec, a w innych klubach na Podkarpaciu już się też to zaczynało robić, a na Beniaminku w Krośnie, w Karpatach wtedy, no to nie. Dlatego po prostu ten Beniaminek, tak? Jakby to było tak, że ja o tym myślałem, ale czasami tak trochę też nie było takiego pchnięcia. I moja mama, właśnie gdzieś tam mieszkałem w Dybiszynie, wtedy u rodziców i mówi: Grzesiek, tak mówisz, masz tą pasję, no idź Grzesiek i to zrób, nie? No i tak po prostu poszedłem do gminy Jedlicze i tam, nie wiem, PKD, firma, działalność gospodarcza, ale co pan zakłada? Szkółkę jakąś drzewną? No nie, szkółkę piłkarską, no po prostu to był okres prekursorski i tak się czułem trochę niepewnie, ale mówię, no próbuję. I tam spisałem te PKD, do dzisiaj pamiętam edukacja, sport, to wszystko i a jaka nazwa? Beniaminek, a czego? No Beniaminek, nie? I tak ktoś mnie pyta, no to tak powiem, no, dzisiaj jak tutaj mamy takie fajne, właśnie inspirujące, mam nadzieję, bo to fajnie, że Tomku tworzysz coś takiego, podcast, no to Beniaminek to był mój kuzyn, Dominik Rajca w Beniaminku Radom. No i było tak, że on grał w kadrze Mazowsza, nawet z Wojtkiem Strzęstym, z Koseckim Jakubem. Utalentowany zawodnik Beniaminka Radom, tak wierzyli w niego bardzo mocno.
Pamiętam, odprowadzałem go nawet na treningi z tym drugim zawodnikiem, Świedzikowskim. Bo na Świedzikowskim teraz jeszcze słychać, bo gra, kapitan chyba Radomiaka. A Dominik no, poszedł w inną sferę, nie? Także gdzieś tam też fajnie żyje, funkcjonuje, ale nie jest piłkarzem. I stąd ten Benjaminek tak wtedy, a barwy biało-niebieskie, no bo jednak tutaj się w Krośnie wychowało i grało, trenowało w Karpatach Krosno. I tak to się jakby zaczęło. Piękny czas taki prekursorski, bo ulotki na drzewach, na plakaty takie na przystankach. I czeka mnie z Markiem tutaj na pierwszy telefon w ogóle, czy ktoś zadzwoni. No i tak przez dwa dni to nikt nie dzwonił w ogóle. I siedzieliśmy na Karpatach, pamiętam jak dzisiaj na trybunach, na Legionowi. I tak myśleliśmy, że po prostu to nie wypali, nie? Ale w końcu jeden telefon, drugi, trzeci, jeden za drugim i w ciągu dwóch, trzech dni mnóstwo tych było telefonów i zrobiliśmy zebranie, pamiętam jeszcze przed 1 czerwcem i 1 czerwca 2007 roku pierwszy trening, na którym na 100% był Karol Knap, dzisiaj pierwsza liga na przykład puszcza Niepołomice, jeszcze w koszulce Liverpoolu pamiętam był. Nawet to motto nasze Julien Voegelin, ja kibicem Liverpoolu też jestem, także no do dzisiaj to pamiętam, wspominamy to. Także takie, jak się już zaczęło, to już tak jakby obrazuje ten Benjaminek jest taki trochę inny niż wszystkie kluby. Wspomniałeś o tych waszych początkach, jak czekaliście na pierwszy telefon. To taka dygresja z mojej strony, bzura chodaków z mojego rodzinnego miasta. Staraliśmy się odratować klub, co się w końcu udało, ale pamiętam pierwszy trening, bo wtedy drużyna, zanim przeszliśmy, została wycofana z rozgrywek, pierwsza drużyna. Pierwszy trening, pół godziny do treningu. Ja przyzwyczajony do tego, że jak się kiedyś trenowało, dawno temu, jak się kiedyś trenowało, to no, pół godziny przed treningiem to już byłeś przebrany w szatni, nie? A tu pół godziny przed i jeden plecak wisi w szatni, nikogo nie ma. Mówi, Jezus Maria, dramat będzie. No się okazało, że na pierwszy trening w ogóle 30 osób przyszło, nie? Więc w ogóle mieliśmy taką selekcję, bo oczywiście dużo osób poprzychodziło, wielu chłopaków poprzychodziło takich, co stwierdzili, a pójdę sobie pokopać, a dopiero co, nie wiem, wstali z kanapy, nie? Takich też mieliśmy, ale fajnie, że to ruszyło i teraz bzura z tej A-klasy z powrotem wróciła do czwartej ligi sezon po sezonie, więc robota została wykonana. Ale to też uczyło cierpliwości takiej i pokory, że no spokojnie, nie? Zrobisz swoje, jeżeli wiesz, w którym kierunku idziesz, to zrobisz swoje i też to widać u was. Takie były początki Benjaminka, a jak obecnie wygląda wasza organizacja? Dzisiaj mamy już większą organizację, gdzie mamy ponad 30 osób w naszym teamie. Większe możliwości rozwoju. Nie jesteśmy ani taką dużą akademią, ani też szkółką. Jakby jesteśmy taką nieszablonową organizacją, mającą swoje dlaczego, swoją drogę. Swoje dlaczego jest dla nas bardzo ważne. Ta książka Simon Sinek, polecam. Gdzie właśnie trzeba sobie odnaleźć, co tak naprawdę chce w życiu robić. My mamy to dlaczego. Także łączyć ludzi, dawać energię, pokazywać rzeczy niemożliwych, wspierać wartościowe osoby, pielęgnować ich ten rozwój. I to jest cele Benjaminka, tak? Ta droga nasza jest. I jakby to jest taki właśnie drogowskaz, jak podążać. I chcemy być sobą, co w dzisiejszych czasach jest wyzwaniem rzeczywiście. I rozwijać się, iść, otwierać drzwi, poszerzać horyzonty, ale też zachowywać tego ducha Benjaminka, no bo wracać do korzeni i otaczać się dobrymi ludźmi i być wiernym tego naszego motta, tak, czyli z hymnu Liverpoolu i jakby no tak działa. Benjaminek jakby łączy ciekawych ludzi, pielęgnuje ich rozwój, daje możliwości. Nasi wychowankowie zostają zawodnikami ekstraklasy, za jakiś czas może w Lidze Europejskiej zagrają, ale też wracają do nas jako trenerzy w grupach pro, girls, czy Benjaminek Soccer School, czy szkoli piłkarskich. Są trenerami motoryki, jak wspomniałem, i trenerem mentalnym. Wchodzą w projekty takich młodzieżowych jak trener, gdzie chłopaki 17-18-letnie już mogą powoli wkraczać w wiek dorosły i też mieć szansę powoli obserwacji i działań, bo może nie każdy będzie piłkarzem. On gra na przykład w Karpatach Krosno, ale jest tutaj też trenerem wspierającym Benjaminku. Uczy się tego i myślę, że trenerzy mają też możliwość rozwoju większych od Benjaminka klubach czy akademiach i bardziej też w procesie seniorskim, juniorskim, bo też tak się dzieje, tak? Benjaminek jakby może być takim przystankiem w drodze rozwoju, także taką kopalnią talentów i jak to Rasmus Ankersen w tej książce swojej powiedział i taki Ajax oczywiście w proporcji nasza droga, bo szyta na miarę organizacja, otwarta na nowe, ale też
wiedząca, po co rano wstajemy. I teraz tak patrząc, że jak powstał Beniminek, a jak teraz co robimy, to siedzimy teraz Tomku tutaj na w sali zapleczu, biurze takim konferencyjnym naszym. Też szczyty na miarę, ale myślę, że kameralne fajnymi. Jak miałem gdzieś tam 2 lata, to tutaj z tatą kopałem w piłkę, bo tu mieszkałem niedaleko tego ośrodka, a w 2007 roku, czy 2008, był taki okres, że no trochę nie mieliśmy swojego boiska i szukaliśmy rozwiązań. Tu z Markiem jakby starą kosiarką kosiliśmy trawę, popachy, i tu z mleczakami trenowaliśmy, i mało tego, z tej grupy tych chłopców 41, no to co właśnie w tych mleczakach trenowało, no to Przemek Sajdak w ŁKS-ie zadebiutował na Łazienkowskiej w Ekstraklasie. Karol Knabi i Kasper Cichoń, wczoraj widziałem, że w Puszczynie Połomice transfer, pierwsza liga. Myślę, że tam jeszcze Bartek Prętny, chyba Koronę Kielce. A pewnie i Kasper Bieszczad tam gdzieś na bramce łapał, także Zagłębie Lubin, Chrobry Głogów, więc pewnie jeszcze ktoś tam by się znalazł. Chłopaki z Karpat, czy tam z naszych tutaj stron może gdzieś co grają na Podkarpaciu. Ale to pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, i tak jak pokazałeś Bzurę, no to tak samo tu też w Krośnie też stworzyło się coś takiego, no, fajnego. Powiedziałeś ciekawą rzecz, myślę, dla wszystkich o tym, że macie swoje dlaczego. To jest taka kluczowa rzecz, żeby wyjść od tego, tak? Żeby zacząć od dlaczego. I włapałem jedno stwierdzenie z tych kilku rzeczy, które się zawiera w tym haśle waszym, mianowicie dawać dobrą energię. Jak to przekładacie? Bo hasło jest fajne, ładne, ładnie wygląda, ale jak w praktyce to wygląda u was? W praktyce, no właśnie tak patrzę teraz, bo mam takie notatki i dlaczego Beniaminek, i dopisałem sobie do tego naszego dlaczego, bo to trzeba odkrywać cały czas i popatrzeć w głąb tego, co robimy. Nawet mam napisane, że to też może ewoluować i żeby też dostawać energię, a nie tylko ją dawać. Mam tak napisane. I Antek Uzuba na przykład jest przykładem, bo bardzo fajna sprawa. Wypracowanie chłopaka 8-letniego, który to właśnie inspirowałem ostatnio, dawałem energię dla swojego teamu. Mówię, słuchajcie, patrzcie, wypracowanie Antka. Jak miał 8 lat, napisał, moim marzeniem jest zostać tam piłkarzem z błędami ortograficznymi i tak dalej i grać w Lechu Poznań. I to się sprawdza, tak? On już gdzieś tam jest w kadrze, był tam na obozie i pewnie prędzej czy później zadebiutuje w Ekstraklasie. I taka energia naprawdę jest też dla nas, dla ludzi tutaj zarządzających, dla trenerów. To trafiło do Roberta Lewandowskiego, on to gdzieś zobaczył, tego SMS-a, jak to było. No fajna sprawa, ale to jakby też pokazuje, że też szukamy tej energii od naszych właśnie tych wychowanków, od ludzi, którym się gdzieś tam fajnie, ciekawie to wszystko rozwija. Ale jak najbardziej, to my też właśnie ta energia, no to jest codzienny taki uśmiech, codzienna taka praca fajna. Przychodzimy sobie na przykład do biura i od rana to tętnie życie, tak? Gdzieś tam może dzisiaj mniej osób, ale tak, Marek, praca organizacyjna, szkoleniowa, Łukasz tam administracja, Jarek teraz pojechał do Strachociny, tam jakiś temat klubu biznesu i spotkanie, wyśmialiśmy się, że tam skocznia powstała narciarska, to sobie zrób zdjęcie i pewnie pozdrawiamy go. I w tym naszym szytym na miarę organizacji też staramy się właśnie tą energię sobie przekazywać, ale głównym taką energią to są dzieci. I tutaj jakby ta energia to jest to najważniejsze w tym dlaczego, bo tak naprawdę jak będziesz płonął, jak będziemy płonąć, jak tutaj osoby zarządzające, trenerzy będą zapalać tą energię, będą dawać tą pasję tak naprawdę dla dzieciaków, no to właśnie przyjdzie taki moment, że ten Antek Kozubal kiedyś zagra, czy tam inny zawodnik wysoko i do nas to dobro wróci, bo on na przykład w czasie przerw przyjeżdża na treningi i w poniedziałek dzwonił, że rzecz otworzy trener promuje arenę, bo chcę tu potrenować, tak? No bo ze Stalą Rzeszów gra mecz, nie? Bo pewnie będzie grał w drugiej drużynie. Nie wiem, właśnie, bo tak teraz się kontakt te 2 dni urwał. Dlatego ta energia to jest tak naprawdę przelewanie tej pasji w serca dzieciaków, którzy kiedyś będą trenerami, dyrektorami, menedżerami, marketingowcami, będą filmy tworzyć, będą działać w organizacjach różnorodnych i wychowujmy ich. To jest ta energia, uważam. W drugiej części tego pierwszego pytania zapytałem cię, co dziś charakteryzuje wasz klub. Z pewnością jest to duży sukces. Sukces mierzalny, bo tak jak wspomniałeś, dostarczacie zawodników do pierwszej ligi, do ekstraklasy, do drugiej ligi. To też wyjątkowa rzecz, że wśród pierwszej 40 macie tylu chłopaków. To myślę, że to jest też mało spotykane nawet na
skalę Polski, żeby w jednej drużynie czy w dwóch pierwszych drużynach aż tylu ich wskoczyło na ten wysoki poziom. I jak w ogóle to zrobić? No nie wiem, no bo trudno tak to wszystko gdzieś tam sobie wyjaśnić. No jak zaczynaliśmy z Beniminkiem, no to pierwsze pytania były takie, no to jakie są cele? To myślę, że ten, jak tak teraz tak patrzę, retrospekcja, to myślę, że jakby ktoś mi powiedział, że dwóch, trzech chłopaków zagra kiedyś w Karpatach Krosno i tam, albo ktoś w drugiej lidze, to i tak bym uznał to za sukces wtedy. Bo tak trochę tego światopoglądu i tego analizy tej naszej Podkarpacia no, nie miałem, tak? I to byłby sukces. Wychowanie ludzi, to w ogóle dzieciaków, młodych, ambitnych osób, to jest w ogóle cel sam w sobie, tak? Akademii piłkarskiej, szkółki piłkarskiej. Ale to, co gdzieś tam się zrealizowało, no też trochę przerosło oczekiwania, tak? No bo w pewnym momencie trochę wyszliśmy z tej strefy może komfortu tej regionalnego i jednak okazało się, że ta ciężka praca popłaca, bo ja tak uważam, że talent to ciężka praca. Tak? Ta książka Rasmusa Andersena to jest kolejna inspiracja kopalnia talentów i stąd też tak trochę sobie mówiliśmy o sobie, ktoś to z przymrużeniem oka na to patrzył, a teraz to nie wiem, czy tak z przymrużeniem oka już na to popatrzy, bo oczywiście pokora, ale bywa, że ona też pewność siebie i uważam, że no, robimy fajną robotę tak? dla polskiej piłki, jak na tym swoim odcinku drogi i myślę, że po prostu ta ciężka praca, to poświęcenie, ta pasja włożona w to, co zrobiliśmy na przestrzeni tych lat i taka wiara w to, że codziennie będziemy robić swoje, to przyniesie to efekty, to zdała egzamin, ale myślę, że no nie wiem, no też spotykać na swojej drodze fajnych ludzi też trzeba, tak, żeby w ogóle osiągać sukcesy i nie jesteś w stanie tylko sam wszystko zrobić, także tutaj naszą organizację budują ludzie, fajni ludzie, oni się też zmieniają, bo ktoś może awansować, ktoś może przyjść, ale też partner, przyjaciel, sponsor, osoba, która daje ci dobrej energii i to, co właśnie wcześniej mówiliśmy o energii i daje ci ducha tego, że wierzy w ciebie, tak? I myślę, że to też jest istotne. A że na Podkarpaciu talenty piłkarskie, rodzynki są, to wiadomo, tak? I gdzieś tam się mówi o nas, że tutaj jest taki nieodkryty jeszcze teren i myślę, że czy tu w Rzeszowie, czy w Krośnie, czy w Bieszczadach, gdzieś tam na pewno jeszcze wiele takich talentów na miarę, no nie tylko Sławka Peszki, ale dalej, nawet do Roberta Lewandowskiego dojdziemy. Jeżeli mówimy o drodze rozwoju klubu czy akademii, tak jak w waszym przypadku, to nie sposób nie wspomnieć o trudnościach. No, wiadomo, że nie wszystko zawsze było i jest cukierkowe, to sukces to jest tak jak jest taka ładna ilustracja, że sukces porównany do tej góry lodowej, gdzie widać tylko wierzchołek, ludzie mówią, oceniają, o, dostał, udało mu się, a pod taflą wody jest masa wyrzeczeń, masa trudności, kłód rzuconych pod nogi, przeciwności losu i tak dalej. W wielu klubach pewnie też się osoby spotykają z takimi hasłami typu tutaj się nie da, nasze miasto jest specyficzne, nasz region jest specyficzny, zejść na ziemię, nie da się. Czy usłyszałeś w ogóle kiedykolwiek takie hasła? Jeżeli tak, to co z tym zrobiłeś? No to jest dobre pytanie, ale ja jestem osobą, która jest szczera, tak? I spójna w tym, co robi, mówi i staram się taki być. Nie mam z tym żadnych wyzwań, żeby mówić, jak jest, inspirować kolejne osoby. Dzisiaj mądrzejszy jestem o pewne rzeczy, tak? Nawet książka i wysłuchanie mądrego człowieka Jacka Welkiewicza otwiera oczy, nie? I też pokazuje pewne drogi, ale wtedy, w tym czasie, to ja tak to tego nie wiedziałem, tak? To po prostu była intuicja młodego człowieka, który gdzieś tam kocha piłkę nożną, to jest jego pasja życiowa. I jak bym to ujął? No, ja bym to tak ujął, trochę tak jakby zainspirować słuchaczy też, nie? Może właśnie, żeby też wyciągnęli może jakieś wnioski, swoje myśli. To powiem tak, że jak ktoś jest z danego miasta, niezależnie czy z tego, którego ja jestem, czy ty, czy ktoś inny, to i wychowuje się to jako młody człowiek, potem dorasta, ewoluuje, rozwija się. Przychodzi taki moment zmierzenia się i rozmowy z tymi osobami, które jakby widziały cię całe życie jako dziecko, jako dorastającą osobę i dalej cię tak traktują. I jaka jest droga wychowanków w futbolu, czy też w innych aspektach życia, no taka jest właśnie, pełna wyzwań. I najczęściej jest tak, że doceniają, a bardziej wykorzystują twoje działania osoby z innych stron, z dalsza, z innej części Polski czy z regionu, niż tu, gdzie tak naprawdę powinny najbardziej. I to duże wyzwanie dla ludzi,
zarządzających, wychowali swojego, by byli bardziej otwarci, wierzyli w ludzi odważnych, z entuzjazmem, z charyzmą, którzy zachowują jednak taką pokorę, też i są wdzięczni, tak? I, ale to tak jest, to mówię, to teraz już mnie dotyczy też, bo teraz już ja nie jestem tym chłopakiem, co miał 25 lat i zaczynał przygodę trenerską, tylko też jakby zaszczyt niesie obowiązki, jak to Nawałka Adam mówił w swoim podopiecznym Euro 2016. Ja też nie unikam błędów, nie? I sytuacji, kiedy gdzieś tam też się to nie do końca wszystko klaruje, ale też się nie wstydzę i też jakby te błędy są, trzeba doświadczać ich i życie uczy tego pokory, tego wszystkiego i po prostu, no nie wiem, no ja jakby pasjonatą piłki jestem zawsze jako 8-latek, który pamiętam w szkole, do dzisiaj mam taki zarys w głowie, jak turniej piłki nożnej, rysowałem chłopakom tam taktykę, że ja do ciebie, ty do mnie i strzelimy gola. I pamiętam, że mam do dzisiaj mam właśnie, tato to trzyma, mam dyplom za tytuł króla strzelców tego turnieju. I potem już nigdy go już nie byłem żadnym królem strzelców. Chociaż tam jakaś przygoda piłkarska się gołkowała, no to tylko wtedy raz. I jak to o tym pamiętam, to naprawdę gdzieś tam tak było. Ale w Krośnie powiem tak, że Michałowski milczenie, tak? Znaczy powiem tak, no 14 lat Benimiek będzie miał w czerwcu, tak? Ale brakowało tego wsparcia, takiego dodania otuchy, wiary w ciebie i no i tak było po prostu. No. I nie czułem do końca takiego wsparcia. I teraz powiem, że ktoś powie, a tak po co to mówisz, nie? Ale mówię, no może dla, nie wiem, no tak jakby, tak nie czułem do końca. I tylko pytanie właśnie jest takie, że może właśnie dzięki temu, tak sobie szukam zawsze pozytywów, nie? Może dzięki temu, że tak by te wyzwania były, te góry były bardziej, no to może to spowodowało tego bejminga, to kopanie talentów, ta charyzma, to działanie, ta trochę może na początku niepokorność, która wynikała z tego, że no chciałeś coś zrobić, powodowała, że gdzieś tam szło do góry, do przodu to, że ludzie z tobą szli, że funkcjonowałeś, że ktoś cię nie wierzył, a ty dalej jeszcze pokonywałeś kolejne bariery i dochodziłeś do tego, że potem jakoś cię zaakceptowali, tak? No, że jednak okej. Okay. I wydaje mi się, że to chyba był taki moment, że jakbym taki nie był, to by nie było dzisiaj takiego bajminka. Ja to wiem, czuję to, ale to był ten początek, nie? Także ja bym tak powiedział, że co z tym zrobiłem, po prostu robiłem swoje, nie słuchałem tych ludzi. Jakbym miał teraz powiedzieć, że jak ktoś powie, że zejdź na ziemię, nie słuchaj, no to nie słuchaj. Natomiast bym po prostu, nie wiem, wysłuchał te osoby, bo wtedy może rzeczywiście człowiek na początku tej drogi był i wszystkiego nie wiedział. Teraz dzisiaj, jak bym swojemu młodszemu Grześkowi Rosłowi miał powiedzieć, to bym powiedział, słuchaj może bardziej tych ludzi, którzy merytorycznie dokonują krytyki twojej osoby, może Benjaminka i tak dalej. Bardziej wsłuchał się w te osoby, które racjonalnie do tego podchodzą, ale jednak bym nie słuchał tych osób, które narzekają, że nie, bo się nie da, bo tak dalej. Co się nie da? No. Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie? No to jak ja mówię, daję energię dzieciakom i trenerom, że nie ma rzeczy niemożliwych, to taki powinien być. Tak? I tak to wygląda. Także ja powiem tak, no tutaj siedzimy dzisiaj i tu jest ten balon, tak? No i w 2016 roku w piątek, turniej życia, 10 lat Benjaminka, około 100 tysięcy złotych budżet turnieju, Prof Boot Cup 2016, dla nas to jest niemożliwe rzeczy w ogóle. Everton, Sparta Praga, Bayer Leverkusen z Andrzejem Buncolem, samoloty, komunikacje, działania dla chłopaka, który gdzieś tu się w Krośnie urodził, w WF uczył w szkole i naszej drużyny i nam w piątek balon spadł. To po prostu to, nie wiem, tu dziennikarze rano przyszli w ogóle i artykuł jakiś tam chcieli pisać. To wtedy, jak teraz mieciarki przychodzą, jak to mówię, ale my po prostu postawiliśmy ten balon. Nikt nie wierzył, a żaden z firmy Interhal, żaden z osób, które tu funkcjonują, tego się nie da zrobić za 4 dni. Nie wiem, jak się tu położyłem na śniegu, to gdzieś tam łzy w oczach, mówię, walczymy, nie? To buty, jakieś rękawice, jakieś jedzenie i tak dalej, te kilka tysięcy to wydaliśmy, ludzie z bloków tutaj szukaliśmy, żeby do pomocy i postawiliśmy wieczorem balon na drugi dzień u turniej, tak? W Kanal Plus, miałem być w Ekstraklasach po godzinach, nawet taki program był. Zapomniałem o tym w ogóle. Pan Marcinak miał się tam zaprosić, tam przystąpkać się kawę i tak dalej, zapomniałem w ogóle o tym.
To były takie emocje. Ja w butach zimowych poszedłem do hotelu Nafta, tam była konferencja szkoleniowa. Trener Dorna, trener Paluszek, już nie pamiętam, z kadry Polski, 100 trenerów z całej Polski, a się śmieją, ja nie wiem, o co chodzi. A ja po prostu z tego zmęczenia byłem w marynarce na górze, w spodniach, ale miałem buty takie zimowe z błota. I do dzisiaj się śmieją jeszcze w hotelu, że tam nabłociłem i trzeba było tam trochę zwracać funduszy, nie? No, tak trochę mnie odpuścili, ale no to jest takie pokazane, że rozbudowałem to, ale jakby, jak uważam tak, jak ktoś bardzo do czegoś dąży, coś chce, to trzeba działać, bo spotkasz na swojej drodze kiedyś potem jakichś fajniejszych ludzi, którzy to środowisko i one cię potem popchnie. Ale na początek był taki, że tak było, że po prostu nie do końca ktoś wierzył we mnie, w nas, w tego Benjaminka, a ten Benjaminek, to Krosno, Benjamin Prowód Krosno, no przecież daje tyle emocji, tyle pozytywnych rzeczy i daje tyle sukcesów też dla miasta. A myślę, że tak do dzisiaj to tak jest trochę odbierane cały czas jako taka organizacja. Że początek drogi dopiero. No powiedzmy. Ja jakby wydaje mi się, że można by tu jeszcze więcej gór przenosić, ale może z drugiej strony też szukam tych pozytywów, że może właśnie dzięki takiej drodze i takiemu odbiorowi tego wszystkiego, że jednak poszliśmy w inny sposób do góry i znalazły się takie osoby, które nam pomogły i jakby pokazujemy inną drogą, że możemy osiągać fajne sukcesy i cieszyć się i dawać szansę ludziom w Krośnie, w naszym mieście, gdzie się pochowałem, tutaj pracować, płacimy tu podatki, działamy, rozwijamy i tego nikt nam nie zabierze, tego ja nie chcę w ogóle z nikim walczyć. Po prostu tylko jak jestem przy takim właśnie gościem takiego programu, co dla mnie też jest zaszczyt, no to staram się być szczery, tak, bo chyba ludzie tego chcą. To ważne, nie poszedłeś po bandzie, nie, to powiem Ci, że to jest bardzo ważny przekaz tak naprawdę, bo myślę, że jest naprawdę wiele osób, które ma takie same trudności. One mogą się, te hasła mogą się różnić od siebie, ale daję sobie obie ręce uciąć, że każdy chociaż raz usłyszał, że czegoś się nie da, że tego nie rób, odpuść sobie i tak dalej, ale tutaj wracam do tego, co powiedziałeś na wstępie. Jak mama ci powiedziała, że jeżeli to jest twoja pasja, to idź w tym kierunku i takich ludzi życzę każdemu, żeby przynajmniej jedna osoba w ich życiu powiedziała, jeżeli wiesz, co chcesz, to rób. To rób. 8 sekund Lewandowskiego. Pauzy. Jakie fundamenty są kluczowe w budowaniu topowej akademii? Jeżeli już tak rozmawiamy na ten temat. Znaczy Tomku, to taka, żeby tak też być szczery wobec siebie, no i wobec słuchaczy i po prostu osób, które gdzieś tam też może słuchają, no to na dziś nie jesteśmy akademią tak naprawdę. Powiedzmy, jest ta nazwa, no bo to tak każdy się nazywa, ale po prostu, a co dopiero topową. Także my myślę, że jesteśmy taką nieszablonową trochę organizacją, mającą swoje dlaczego, jak już wcześniej wspominałem. Każdy ma swoją drogę. Ja patrzę jako wizjoner. Myślę, że mam, albo też mamy taką naszą misję budowania rzeczywiście takiej jednej z najciekawszych organizacji w Polsce. Dającej szansę taką realizacji marzeń dla młodych, ambitnych ludzi, ale też tych, co marzą i chcemy im pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych. I przykłady takie osób w Benjaminku to pokazują, nie tylko młodych, bo na przykład miałem taką sytuację, że trener Robert Gleń ponad 40 lat wtedy miał i mówi Grzesiek, no wiesz co, ja tak zawsze się znamy, on w sumie zaczynał z Przemkiem Sajdakiem, teraz UKS-u, czy z Kubą Lichoniem, teraz Gliwice, teraz naszym trenerem w Benjaminku jest i mówi, że też 2-4 prowadził i sukces też miał i Dajszman i wszystko, ale mówi, że bardziej go rajcuje i kręci, tak, że tak powiem, motoryka, trening motoryczny, Remigiusz Grzebka, te tematy, on biega z wicemistrzem, czy tam mistrzem Polski amatorów w biegach narciarskich i to go cieszy, tak? I chciał, ale jak będziesz inwestował w takiego ponad 400-latka, na trenera motoryki i tak dalej? No Robert, no jak chcesz, no to dawaj, nie? No i miał 42-43 lata, pojeździł na staże, pojeździł do pana Remigiusza Grzebki, pojeździł do innych trenerów motoryki, Zagłębia Lubin i rozwinął się w tym kierunku. Dzisiaj jest świetnym trenerem motoryki, wspaniałe rzeczy tu robi i naprawdę się cieszy. Więc uważam, że jakby tutaj chcemy dawać szansę tym osobom i niezależnie od wieku, tak jak mają te dobre wartości. Bo to ludzie budują organizację i jak tu mówisz o fundamentach, to mówię, my nie jesteśmy topową akademią. My dążymy do takiej nieszablonowej, fajnej, jednej z ciekawszych w Polsce organizacji. Może w jakimś stopniu już do pewnych momentów, w niektórych momentach do tego dochodzimy, w całym obszarze naszej organizacji. Ale no, trzeba patrzeć prawdzie w oczy, tak?
ale ludzie budują organizacje i osoby odważne, lojalne, szczere, ambitne, pełne pasji, tak? I natomiast faktem jest to, co mówi Marek Śledź, że który obrazuje na przykładzie stołu, że który powinien utrzymać na czterech stabilnych nogach i Marek Śledź mówi o tym, że właśnie infrastruktura, organizacja, pomysł na szkolenie, ten know-how akademii i ludzie w akademii to jest po prostu ten fundament i zgadzam się z Markiem Śledziem. Natomiast ja bym dodał do tego po swojemu tak zwaną duszę akademii, takie serce, atmosferę, klimat, być sobą, takim szyty na miarę i no jedni chcą być Realem Madryt, a to niech będą, tak? A jedni chcą na przykład być Ajaxem, to niech czują to, co robią, nie? Bo uważam, że właśnie w takiej odpowiedniej proporcji z przyłożeniem oka, ale my właśnie chcemy mieć taką właśnie kopalnią talentów, brzydkie to słowo produkowaniem zawodników, ale no tak to ludzie odbierają, także jakby jesteśmy na swoim odcinku drogi polskiej piłki, organizacją, która daje szansę rozwoju talentom, czy dziewczynkom, czy chłopakom. Oczywiście wychowując ich, bo piłkarzami będzie ileś tam procent dzieciaków, bardzo mała. Natomiast to każda akademia ma ten swój styl takiego, że wychowuje. Nie? To, czy to powie Beniminek, czy Stary Rzeszów, czy Legia Warszawa, to każdy to robi, tak? Tylko na swój sposób. A z Markiem Śledziem taka historia też ciekawa, bo byliśmy właśnie na spotkaniu i on o tym mówił, ja gdzieś tam fanem też jestem tego, bo naprawdę mądrze to facet opowiada i zna się na rzeczy i trzeba takich ludzi bardzo szanować i mało jest takich mentorów, nawet jak wysłuchasz go w radiu czy gdzieś tam w telewizji, a co dopiero się spotka, zjeść obiad i porozmawiać o życiu, o piłce, bo miałem taką okazję. Mieliśmy tutaj z Markiem, z Jarkiem, z menedżerem Akademii i po prostu no, fajna ta rozmowa była, dużo o życiu też rozmawialiśmy i on jakby też po prostu, jak mu powiedziałem o tym właśnie, że to, co Pan mówi, jest super, ale też, Panie Marku, trzeba patrzeć, że są inne organizacje, tak? Nie jest tylko Raków Częstochowa, nie jest Legia Warszawa, tylko jest taki Beniminek gdzieś na Podkarpaciu i my takie, może się ktoś śmiać albo nie, ale mówię, ten nasz stół pierwszy to jest pasja, radość, ambicja, a Beniminek to tradycja. I się uśmiechnął trochę, bo bez tego to my nic nie zrobimy, tak? No i wiara w systemową pracę wielu akademii, tak? I wielu klubów, o którym się mówi, bo słuchacie, gościcie, młodzi trenerzy, osoby zarządzające, Legia, Lech, Zagłębie, Górnik, tam Pan Rutkowski, Pan Meduski i tak dalej. Oczywiście, tak? Ale też popatrzmy na takie właśnie mniejsze organizacje, które znają swoje miejsce w szeregu, które też nie boją się wyzwań, ale też wiedzą, że trzeba być szyty na miarę, bo nie sztuka opowiadać, nie wiem, bajki, tylko robić swoje. I też mało polska piłka się wsłuchuje w takich ludzi. Ja uważam w ogóle, że to nie mówię o sobie też, nie? Bo jest wielu takich, jest kilka na pewno takich Beniminków i takich osób, bo poznałem, że po prostu mało się trochę wsłuchuje w taką pasję, w tych takich pasjonatów futbolu na większych aglomeracjach. No sam tworzyłeś takie kluby, no to które po prostu jakby też można dużo się od nich nauczyć. A troszkę się tak traktuje to różnie. A potem jakby z tych klubów to właśnie zawodnicy grają w ekstraklasie. Ja o tym z panem Markiem długo rozmawiałem i jakby on wierzy w systemową pracę. Ja też to tak uważam, że tak powinno być, nie? Ale czy Beniminek jest całkiem systemowy? Nie do końca. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze obszary, deficyty i gdzieś tam te obszary, takie rezerw, które jesteśmy świadomi ich, ale też na siłę ich nie chowamy. A może to też jest nasz sukces, że po prostu dzięki temu, że też troszkę jesteśmy bardziej elastyczni w wielu obszarach, to daje nam to też pole do działania, rozwój i pan Marek tak się potem tak zamyślił, mówi, kurczę, nie zmieniajcie się, jedźcie do Krosna, nie zmieniajcie się, bądźcie sobą, bo naprawdę, naprawdę miło z wami się rozmawia i darzy człowieka dużą estymą w polskim futbolu, jeśli chodzi o twórcę i te jego działania, ale czuję wewnętrznie, że on też nas darzy szacunkiem takim fajnym i też wspiera takie właśnie organizacje. I może dzięki takiej rozmowie on też zobaczył, że nie wszystko jest czarne i białe. Tylko właśnie czasami trzeba troszkę spojrzeć w głąb tej naszej polskiej piłki, żeby ją poprawiać, bo jak nie zaczniemy tutaj na takich obszarach, to co my chcemy osiągnąć? Więc ja uważam, że zawsze będę tutaj bronił i wspierał i motywował i cieszył się z takich właśnie mniejszych organizacji. I to w praktyce robimy. Od dwa dni temu dzwoni jakiejś takiej mniejszej szkółki piłkarskiej, młody, ambitny trener Andrzej, 26 lat czy 7, on już zakłada tą, jest prezesem zarządu czy tam dyrektorem zarządu tej szkółki, przestał trenować, bardziej go kręci to, mówię, przyjeźdź na staż, porozmawiamy, pokażemy jak to się robi, jak działamy, know-how, tutaj tak samo, gdzie musi od razu być jakiś oddział Beniminka, tylko po prostu pomóżmy sobie, bo takim ludziom trzeba pomagać. Wiele osób tu przyjeżdża do nas, czy tam ja, czy Marek, czy Jarek, czy inni trenerzy pomagają, wspierają, rozmawiamy,
Czasami tego nie pokazujemy, bo to dzisiaj różnie odbierane jest, ale jest mnóstwo takich młodych, ambitnych ludzi gdzieś tam w tym młodym wieku, których trzeba po prostu popchać do przodu. Szczerze mówiąc, mnie nie pchano, nie? Gdzieś tam sam szukałem rozwiązań i była kiedyś płyta Rigo Sashiego 4-4-2, byłem trenerem, na tej jednej płytce jechałem z panem tutaj, trenerem znanym w Rzeszowie, też Huzarskim, i tu się śmialiśmy zawsze, że trzeba działać, tak? Biała Podlaska, studia, kilka informacji, a teraz to mają mnóstwo możliwości ci ludzie i trzeba ich popchać, trzeba dać im ten palec z palcem Bożym, zainspirować. No i to jest chyba taka główna moja rola w tej naszej organizacji. Jeszcze zostajemy może przy tym stole Marka Śledzia i twoim. Bardzo, bardzo fajny obraz. I rzeczywiście bardzo często, w ostatnim czasie zwłaszcza, powtarza się hasło infrastruktura. I tak by niektórzy mogli się zastanowić, no dobra, dlaczego wam nie wystarczy jedno czy dwa boiska? Dlaczego powinna być baza, nie wiem, dla małych szkółek co najmniej 2-3 boiska? Czy akademii 4-5 boisk? Czy w ogóle klub, dlaczego potrzebuje jeszcze więcej? Jak ważna jest infrastruktura i co w ogóle, już patrząc na te małe kluby w takim razie, bo te duże myślę, że są świadome tego, albo coraz bardziej świadome się stają. Dlaczego te małe kluby powinny mieć większą infrastrukturę i co powinno wchodzić w jej skład, tak konkretnie? Czy my jesteśmy takim idealnym przykładem? No Beniamin jakby tą swoją infrastrukturę ma na dobrym poziomie, tak? No jeśli chodzi o okres zimowy, mamy na bardzo dobrym, bo mamy ten balon, halę pneumatyczną i naprawdę od 5 lat możemy spełniać swoje marzenia i był to ogromny krok milowy. I dziękuję tu panu Pawłowi Malnowskiemu, przyjacielowi, który z progu nam to ufundował. To jest kapitalna sprawa i no zawsze będę wdzięczny do końca życia. Ale to też by nie wystarczyło, no bo to jest sztuczna trawa, to jest wymiar nawet nie do końca cały, nie? I co, gramy już po 11, więc my tą infrastrukturę jakby mamy użyczenia, czy tam taki obszar działania, funkcjonowania tylko pod nas, pod Beniaminka, czy to w Korczynie, czy to w Turaszówce, w Krośnie, gdzie mamy dwa pełnowymiarowe boiska i tam trenujemy, gramy, rozgrywamy. I to jest dobre, no bo jednak tylko my tam korzystamy popołudniami i jest to dla nas no idealnie, bo mamy tu możliwość, tam jeszcze hale i motyryka, wszystko i fajnie, ale i tak nie wystarcza. I teraz ktoś powie, no jak to nie wystarcza, no ale jak chcesz robić jakość, czyli po prostu mieć boisko dobrze przygotowane, na tym boisku wykonać dobrą pracę w piłce 11-osobowej, w 9-osobowej, elementy szkolenia, taktyki, wizji gry drużyny, możliwość tego obłożenia tych boisk, przygotowania planów, grafików. W naszej strukturze jest tam kilka osób, które się tym zajmuje, tak, czy administracja, czy organizacja, logistyka. No to tak to wygląda, nie? I to mówimy o Beniaminku, tak, czy o takich, bo nie jesteśmy jakimiś kolosami, tak, patrząc na polską piłkę, ale już tak to wygląda. I jesteśmy certyfikowaną akademią, dostajemy tę srebrną gwiazdkę, może kiedyś złotą, fajnie i okej, okay, ale teraz pytanie, no to trzeba to robić, tak? Ta logistyka, organizacja jest kluczowa, więc nawet ostatnio miałem z Markiem jakieś tu spotkanie i mówi, może tam drużyna dziewcząt, jedną więcej i tak dalej, ale Marek mówi, Grzesiek, stopnie, fajnie, masz pasję, energię, też mam, ale popatrz, gdzie my to mamy robić, tak? No, mamy blisko jedno, drugie, tutaj tak brakuje, tutaj jest balon, tutaj nie możemy tego zrobić, tutaj trener przejechać tutaj w tą stronę i mówi, nie da rady, nie? Patrz, chcielibyśmy się rozwijać dalej, ale nas solidna, dobra infrastruktura, jak na nasze możliwości i tak nas ogranicza. Więc patrząc realnie, no może ja nie jestem aż taką osobą, która aż tak tyle widziała, tyle jeździ po świecie i tak dalej i staram się być na czasie i czasami też niekoniecznie musisz jeździć po całej Europie czy świecie, żeby wiedzieć, co się dzieje, ale rzeczywiście no odbiegamy od, jak ktoś, chyba każdy gdzieś tam się zna na tej piłce i śledzi to wszystko, od drużyn właśnie zachodnich, czy to niemieckich, hiszpańskich, nawet nie wiem, czy to no w Czechach ta infrastruktura dla akademii piłkarskich nie jest lepsza. I po prostu na tym trzeba pracować, więc infrastruktura jest podstawą, to zgadzam się z Markiem Śledziem i tak dalej do tego, żeby się rozwijać, ale też jak już ten proces trwa tak mocno, nie? No bo też trzeba też powiedzieć tak, że w tym całym stole, co Marek Śledź mówi, ale w tym moim też podejściu takim DNA i duchowości, no to tego klimatu, to też, żeby nie zwariować, nie? Bo możesz mieć super infrastrukturę, nie wiem, taką piękną i boisk 14 i 15, ale jak nie masz duszy, nie masz tego tożsamości, nie masz tego DNA i dlaczego by nie, to czy tam inne kluby, to i tak nie zrobisz sukcesu, uważam. To też są dwie strony medalu. Ale jeśli masz ten DNA, masz to dlaczego, wiesz co robisz, wiesz, znasz, jesteś szyty na miarę dla swoich potrzeb, czujesz co,
chcesz osiągnąć, jak funkcjonować jako organizacja, gdzie znajdujesz swoje miejsce, gdzie się odnajdujesz i wiesz, do czego dążysz, no to wiesz, do jakich stopni infrastruktura ci pomoże. Więc ja uważam, że tak, to szatnie, natryski, działania, kawiarenka dla rolników i tak dalej, nam też takie rzeczy niektórych brakuje. To jest deficyt ogromny, że tutaj akurat jest pandemia, tak? No ale to może nie przeszkadza, ale normalnie mieliśmy tu właśnie kawiarenkę zakładać, bo też rolnicy powinni siąść, spotkać się, oglądać fajnie, wypić kawę, porozmawiać o piłce, zrobić zebrania, spotkania medialne z zawodnikami i tak dalej, kronikę zobaczyć, tą kulturę budować i tak dalej. No ale tego gdzieś tam zabrakło, nie? A jak tego nie ma w klubie, nawet takich rzeczy, jak nie ma takiego momentu, że właśnie nawet tu siedzimy w takiej skromnej, ale fajnej salce kameralnej, gdzie możemy sobie, no to jak my to chcemy zrobić? A wiele klubów to przychodzi trener z piłkami, workiem w aucie, do dzisiaj tak jeszcze widzę, tak jest. Przyjeżdża na trening, przynosi te piłki, pompuje, wchodzi, wsadza te brudne piłki do auta i wraca do domu, do żony czy tam do tego. No nie, to tak nie może być, no. To zgadzam się. Natomiast też pamiętajmy o tym, że sama infrastruktura nie spowoduje. I my myślimy o tym, żeby jednak w przyszłości taki Beniaminek Porowbu Center na szczycie na miarę mieć. Wierzymy w to bardzo. Będę się powtarzał, ale znowu powiem, że ważną rzecz powiedziałeś, bo nie można się zafiksować na infrastrukturę. No, już w kontekście tej rozmowy tak troszkę też szedłem w kierunku tej, że bez infrastruktury się nie da, ale tak się trochę też zatrzymałem. Bo mówię, no okej, no ale tak wróciłem do tego, co powiedziałeś wcześniej, 400 chłopaków było na tej łące i kilku gra w Ekstraklasie pierwszej lidze. Tylko, że z drugiej strony ktoś powie, no ale teraz czasy się zmieniają i dawniej ci chłopcy jeszcze inaczej odbierali to wszystko, a teraz dzisiaj komórki, smartfony, gry, możliwości są całkiem inne i chyba trzeba iść z duchem czasu, nie? Czyli trzeba być bardzo zdroworozsądkowy, bo i z duchem czasu iść i patrzeć, jak się rozwijają dzisiejszy świat cały, bo to nie tylko piłka nożna i to jest bardzo istotne, a też jakby patrzeć na to, że no nie zafiksować się, nie? Bo jak nie będziesz miał tej duszy, nie będziesz miał tego czegoś takiego stylu, takiego tej tożsamości z klubem, w którym funkcjonujesz, to no to nie. No wiem, że, no wiem, że pracujesz w Talii Rzeszów i wiem, że teraz niedługo będzie film, który masz duży udział, tak, serial. No nie chcę może bardziej tam mówić, bo to jakby nie moja broszka, ale z niecierpliwością czekam, żeby to pooglądać, bo oglądałem właśnie ten serial na Netflixie o Sunderlandzie. Wiem, że gdzieś tam też inspiracja jakaś dla ciebie to była i też będę z ciekawością patrzył na te rzeczy, bo to zrobi robotę. To zrobi robotę i im właśnie takie więcej będziemy pokazywać tę akademię od środka, od kulis, to się cieszmy tym. To nie konkurujmy, tylko właśnie się cieszmy, pokazujmy, że coś takiego jest i wtedy może pokażę stan Rzeszów, to może pokażę kiedyś Beniaminek albo inny klub, to się spowoduje rozwój i tą drogą idźmy. Jak już wspomniałeś, to nie omieszkam zareklamować Tak hartuje się stal, taki jest tytuł tego serialu, także śmiało wbijajcie na YouTube'a Stali Rzeszów, subskrybujcie, by być na bieżąco. Kawał roboty, tak naprawdę Bartka Czyrka w to włożony. Mój udział jakiś tam był, oczywiście jeszcze Kamil Kuźniar przy tym pomógł, czyli dwaj nasi operatorzy i ja, no ale główni bohaterowie to są dzieciaki, to są zawodnicy u nas w Akademii, to są trenerzy, dyrektorzy, koordynatorzy, to oni to tworzą tak naprawdę i to jest dokument, także tam nic nie było inscenizowane, że tak powiem. I tak jak powiedziałeś, teraz mi się teraz też przypomina ostatnia moja rozmowa z Mateuszem Maciejskim, dyrektorem naszej Akademii Stali Rzeszów, który powiedział, właśnie o to chodzi. Nie pokazujmy, jakie mamy plany i marzenia. Okej, one się będą przeplatały gdzieś tam cały czas, no bo jesteśmy ludźmi ambitnymi, więc dlaczego mamy nie marzyć? To marzenia nas pchają do działań, tak? Natomiast pokazujmy to, co robimy. No i o tym jest ten serial, ale też odniosę to do naszej rozmowy, że rozmawiamy o tym, co robicie. Nie wybiegacie w przyszłość i nie snujecie, że już jesteście Ajaxem, aczkolwiek uważam, że jesteście bardzo blisko na skalę naszego kraju, na pewno regionu, to jakby bez dwóch zdań, a kraju myślę, że jesteście bardzo blisko tego, bo na pewno możecie się równać z innymi akademiami, jeżeli chodzi o produkcję, powiedziałeś, ale ja chciałbym unikać tego słowa, o wychowywanie zawodników i wypychanie ich do topowych lig polskich, a być może w przyszłości zagranicznych, czego życzę.
Natomiast już rozmawiając właśnie na temat tych fundamentów kostołu Marka Śledzia i twojego, też chciałbym porozmawiać o tym, jakie pozycje warto obsadzać w klubie, akademii i dlaczego bez tego nie da się pójść do przodu. Czyli co jest kluczowe właśnie, jeżeli chodzi o fundamenty, powiedziałeś o ludziach, czyli o tej organizacji. Jakie pozycje warto obsadzić i dlaczego? Znaczy, znowu ja patrzę na naszą organizację, bo jest Beniaminek trochę i każdy ma też swój plan, tak? Nie wiem, kim też ja jestem, żeby też komuś coś mówić, natomiast inspirować mogę zawsze, zawsze takie właśnie przykłady. No tak, no właśnie, bo z mojej perspektywy to powiem, że dobrze uzupełniająca się grupa zarządzająca, czyli patrząca w jednym kierunku, zgodnie z wizją lidera, ale też mająca z czasem odmienne zdanie, troszkę inny styl, by się uzupełniać i myślę, że nam to wychodzi, bo właśnie moja osoba jako dyrektor Akademii i Marek Adamek jako koordynator organizacji szkolenia i Jarek Fele jako menedżer wizerunek, sponsoring Akademii. Jesteśmy osobami, które jakby patrzą w tym jednym kierunku. Widzimy tą wizję, ale też tą systematyczną pracę. Marek jest 14 lat ze mną od początku, Jarek doszedł. Fajna też historia i jakby to jest takie ważne, bo jednak mogą być ludzie na górze w tej strukturze, że grupa zarządzająca, tam dyrektor czy prezes, bo nazywać się możemy wszystkim, tak? Bo mówię, ja tak też mówię, no, dyrektorem się bywa, a pasjonatów się jest. Ja nie wiem, ja CV chyba nawet kiedyś właśnie zastanawiałem, bo przepraszam, ale tak dygresja, bo ktoś tam CV jakiś się pytał, jakiś tam wykład dla studentów, inspiracja, jak zakładać coś. No ja nie miałem takiego CV w ogóle, bo po prostu, no nie wiem, tak idę tą drogą tego swojego dlaczego Beniaminek, ale tak, przepraszam, dygresja, ale chodzi o to właśnie, żeby też mieć tą pokorę w sobie, że tym pasjonatem się jest, tak, nie wstydzi się tego. Tylko czasami jest tak, że w tych strukturach podejrzewam też wielkich, jest tak, że no jest jakiś dyrektor, koordynator, czy menedżer, czy ktoś, ale tylko na papierze, a tak naprawdę, a jak jest naprawdę, jak właśnie to, co mówiłeś, jak się pracuje na co dzień, czy to jest ten dyrektor, czy to jest ten koordynator, czy to jest osoba, która wspiera, pomaga, rozwija, czy w tych obszarach, w którym mówi swojemu teamowi, to ona to robi, czy tylko tak ładnie pisze w tych większych pewnie branżach te dywidendy, czy te spółki i tak dalej, kasuje i idzie do domu, nie? No więc u nas to jest tak, że ciężka praca, nie? Tak samo tej grupy zarządzającej bardzo duża, podziwiam tuż chłopaków, że wytrzymują moje tempo, bo czasami jestem za szybki i też to no trochę pewnie tak i też to nie jest łatwo też ze mną dać radę, a staram się też gdzieś tam nad tym pracować, żeby, bo to kopalnia, żeby nie była, no, żeby była kopalnia diamentów, talentów, a nie kopalnia ta inna, nie? Ktoś mi kiedyś też to powiedział, ale to też rzeczywiście jest to bardzo wyzwanie, bo mi to Marek Śledź też mówił i popatrzeć trzeba na dyrektorów Akademii różnych klubów, no to nie chciałbym o ich życiu rodzinnym rozmawiać, oni też by chyba nie chcieli. Też dla mnie to jest wyzwanie. I nie wierzę, że dla kogoś nie jest. Nie? Natomiast trzeba się z tym zmierzyć i jeśli chcesz mieć rodzinę i tak dalej, no to trzeba to szukać rozwiązania. Ja chcę, nie? Więc po prostu jest to wyzwanie dla mnie, ale wiele osób sobie z tym nie radzi. Nie? I myślę, że tutaj o Konrad Czapeczka czy inni trenerzy mentalni mogliby tu pomóc. I o tym się mało mówi, ale to gdzieś to chyba w artykule jednym z weszło było. I chyba Przemek Mamczak o tym mówił i zgadzam się, że to jest wyzwanie, ale to mówię o grupie rządzącej. Natomiast trenerzy to jest podstawa. Trener dobry, trener też powinien być dobrym menedżerem. Szczególnie w takiej organizacji jak nasza, gdzie jednak jest ta komunikacja z rodzicami większa niż na przykład w takiej Legii Warszawa. Jest to takie trochę mniej korporacyjne, a jeszcze nie mówię, że my jesteśmy tylko kameralni, bo też wychodzimy z tych strefy komfortu i też trochę złam tego takiej kameralności, jak kiedyś było, bo tak było kiedyś. Że te chłopaki, co grają teraz w klasie, to się jechało jednym busem i rodzic, i ten zawodnik, i tak dalej, no i było wesoło autobus czasami, no i tak było, i wspominam to dobrze, ale doszliśmy do momentu, że no nie, no to już idzie to wszystko w bardziej profesjonalnym i innym kierunku i trzeba też to rozumieć, ale to trener, menedżer, tak? Administracja dziś w naszej organizacji ma coraz większe znaczenie, no bo dawniej to było małe, a teraz większe i teraz już są już ludzie zatrudnieni, mówią pracę, działalności gospodarcze, certyfikacja, szkolenie, to jest dokumentacja, papierologia ogromna, co tu widzę, jak Łukasz Porcek, tutaj nasz specjalista tak do spraw administracji działa i tak, no, trzeba też pielęgnować marketing, no, szeroko rozumiany, bo my szyjemy na miarę, ale też to istotne jest, no, jeśli trzeba patrzeć, co chcesz zrobić za rok, dwa, trzy i myśleć o rozwoju Akademii, o ludziach, pozycjach,
w niej będących i dawać ścieżkę rozwoju każdemu, tak? O marketingu wspomnę, no bo też właśnie trzeba pokazywać, co się robi, tak? Może ktoś właśnie nie wie, nawet ten wywiad, nie? Ale twoja sytuacja, ten serial i to wszystko, co robisz tam w swoim klubie, no to widać, tak? To widzę, to widać to i to cieszy, tak? My też w Benjaminku bardzo mocno na tym pracujemy. Mamy dużo pasjonatów, Wojtka, Grześka i też działają i Benjamin TV, kanał Droga Benjaminka, bo to jest piękna inspiracja i czasami czego się mamy wstydzić? Tego, co robimy, nie? Że to nie chowajmy tego, pokazujmy, może zainspirują się inne kluby, inne ośrodki. Cieszmy się tym, razem budujemy polską piłkę. To nie będzie tylko Robert Lewandowski, nie? Trzeba szukać kolejnych. I to jest ważne, tak? Ale patrząc na te jak najważniejsze pozycje obsadzać, no to tak bym pewnie na to patrzył i jednak te ludzie budują organizację i to jest chyba ze wszystkim najważniejsze i ta ścieżka rozwoju. Bo właśnie, bo też jest takie pytanie, mamy takiego handbooka, stworzyliśmy ostatnio, taki przewodnik dla trenerów, dla teamu. 16 lutego mieliśmy spotkanie, pokazaliśmy naszą wizję, działania i każdy dostał taki handbook, przewodnik, kilkunastostronicowy, z inspiracjami naszych wychowanków, ale też z wizją, celami, strategią funkcjonowania organizacji, do czego dążymy. Bardzo fajna sprawa, bo też przychodzi młody trener, młody chłopak, nie wiem, do szkolenia, ale też przychodzi do marketingu. I też każdy powinien mniej więcej wiedzieć, co robi, nie? I wtedy w tym momencie jakby to jest istotne, żeby ta ścieżka rozwoju była. Może być trener, czyli ścieżka rozwoju od young trener po BSS, Benjaminek Soccer Schools, czy tam dziewczyny do grup tam 5, 7, 11 osobowej piłki nożnej. A może też być osoba, która powie, że ona się czuje dobrze w biurze. Też taką miałem sytuację. I ja to powiem właśnie, że tutaj miałem wyzwanie. Taka dygresja, ale ona jest taka dosyć... I przepraszam czasami za słownictwo, bo ja jestem takim samoukiem, praktykiem zarządzania, to ja się uczę życiem, tak? Doświadczam życia i słucham mądrzejszych od siebie albo sam działam, ale pewnie też trzeba troszkę może wyjść z tej strefy komfortu, trochę może gdzieś tam jeszcze bardziej inspirować się, może jakieś takie podyplomowe zarządzanie, też o tym myślałem. Natomiast doświadczenia uczą nas tego życia. Możesz być takim dyrektorem, ale tak naprawdę no jak... Ja akurat mam tą przewagę, bo byłem od dołu do góry, tak? Od Bambini Futbol, pod nauczyciela WF-u, po dyrektora Akademii, więc czuję, staram się czuć wszystkich, ale czasami też mogę odjechać i mówię Markowi, Marek, jak coś czytam Jarek, wytrzymajcie mnie, jak odpływam, nie? I czasem odpływam. I wtedy mnie chłopaki zatrzymują, ale ta dygresja, bo żebym nie zapomniał. Aha, no i miałem takiego właśnie trenera, który na początku super, ale potem troszkę nasza komunikacja nie była taka idealna. I to nie wynikało, że ja miałem złe intencje do niego, a on do mnie. Tylko po prostu się troszkę te rozumienie, ta książka Otoczenie przez idiotów jest fajna, polecam, Eriksena, żeby troszkę sprawdzić, tam pan Huciński też mówił z panem Wilczewskim o tym Imopexis, też fajne tematy, ale ta książka Otoczenie przez idiotów, która mówi właśnie o tym właśnie różnicach, kolorach, tak bardzo wizualnie to uzmysławia i też trochę zacząłem wgłębiać się, czytać, rozmawiać, myśleć i w końcu się okazało, że ta osoba troszkę inaczej mnie nie zrozumiała, ja jej. Potem sobie to rozmawialiśmy raz, drugi, trzeci i doszliśmy do wniosku, że ta osoba bardziej by się widziała w biurze, w administracji, w działaniu. Doszliśmy do momentu takiego, że on teraz jest jako osoba szczęśliwa, czuje i robi to, co lubi, ale trzeba było o tym porozmawiać, więc czasami właśnie jakie pozycje obsadzać, no to trochę odbiegłem, ale tak myślę, że ta komunikacja, zrozumienie między sobą w tej organizacji jest bardzo ważne. Czasami nam tego brakowało i pewnie brakuje w niektórych organizacjach i jak się boimy o tym mówić, no to nigdy nie wygramy. A jeśli przyznamy się do błędu, na przykład jako dyrektor, jako szef powiem, że no rzeczywiście, no ja popełniłem błąd, ja nie mam racji, ale chciałbym na to naprawić, no to wtedy to nie jest tak naprawdę przyznawanie się, uważam, do błędu, tylko odwaga, że potrafisz się do tego zmierzyć. I czasami może komuś tego brakuje, a ja staram jednak się, żeby tego nie brakowało. I jakby cieszę się, że to taki sukces nasz, że doszliśmy do porozumienia i działamy i ta ścieżka rozwoju jest widać ważna dla każdego, czyli dla trenera, dla administracji, dla marketingu, żeby on wiedział, do czego dąży. A potem na przykład może być tak, że ścieżka rozwoju jest za mała w tej organizacji, no i potem się trafiają transfery. A w Benjaminku też się o tym nie boję mówić, jest to też normalne, że na przykład przychodzi trener i mówi, że on by się widział w seniorach. Nie? Ogólnie patrząc realnie, wtedy się takich osób nie za bardzo powinno brać w akademii. Ale życie mnie nauczyło, że a jak ta osoba przez te 3 lata dużo zrobi dla Benjaminka, zorganizuje, przygotuje know-how, a certyfikacja, a program, a szkolenie, a rozwój, a inspiracja kolejnych trenerów, a przygotowanie kolejnych, to czego ja mnie korzystać z takiego? Bo ktoś powiedział kiedyś, że jak ten to nie wiesz, nie? Ja idę głosem serca, nie? Trzeba czasem taką osobę wziąć. I teraz miałem takich 4-5 trenerów, oni teraz pracują w klubach seniorskich, czy tam większych, czy mniejszych, analizują, czy trenują, czy są drugimi trenerami, czy w sztabach, ale do dzisiaj mam dobry kontakt.
Więc to chyba też jest sztuka, żeby też jeszcze raz tutaj zrozumienia. Pozostać człowiekiem w tym wszystkim. Tak, tak. I nie wstydzić się błędów, bo ja pewnie dalej popełniam, pewnie mniej. I oby jak najmniej tych błędów popełniać, bo doświadczamy tego, ale ja już się też czuję właśnie przez tego Jacka Welkiewicza, który fajnie mówi, nie? Że no, już się też nie mieć racji, nie? Bo tak jest czasami. Nawiązałeś do profesora Chucińskiego i Tomka Wilczewskiego. Mam nadzieję, że chociaż Tomek tego słucha, więc Tomek, pozdrawiam serdecznie. Ważną rzecz, którą od nich usłyszałem na samym początku, jak przyszedłem do stali, mi zapamiętałem i już zapamiętam na zawsze, było to, żeby się nauczyć myśleć inną osobą. I to było kluczowe, czyli tak jak mówisz w odniesieniu do tej książki, otoczeni przez idiotów, tak? Żeby wiedzieć, że no samemu też się mogło patrzeć inaczej na tą sprawę, tak? To zresztą na co dzień mamy, tak? Że nie wiem, na kogoś się pogniewamy albo zrozumiemy inaczej sytuację, bo myśleliśmy tylko sobą, a jeżeli się zatrzymamy na chwilkę, to może mieć taką refleksję, kurczę, a może on czy ona zrobili tak, bo podchodzili do tego inaczej, bo może nie wiedzieli czegoś ode mnie, nie? Albo nie wiedzieli czegoś, o czym się nie mieli jak dowiedzieć, nie? Trzeba na to wziąć poprawkę. Ale przechodząc dalej, bo fajnie, mamy fundamenty, porozmawialiśmy o nich, wiemy, jakie pozycje są kluczowe, że warto rozdzielać tak naprawdę obowiązki, bo tendencje w małych klubach, czy w ogóle w klubach są takie, że wszyscy chcą brać wszystko dla siebie. Zagarniać, zawłaszczać, robić, być kombajnami. Przed chwilą zadałem Ci pytanie właśnie, jakie pozycje są kluczowe. No to jakbyśmy mogli już tak bardziej rozwinąć ten temat w tym kierunku. Znaczy ja chcę być tutaj jakby osobą, która pokazuje to, co robimy, żeby też ktoś wykorzystał, może kto mu się to przyda. Pamiętajmy, że jesteśmy organizacją nieszablonową i łączymy szkolenie z organizacją, z projektami, z biznesem w jakimś stopniu. Jesteśmy organizacją społeczno-biznesową i też jakby no jest to takie inne chyba niż taka zwykła akademia piłkarska. I jak najbardziej. Druga strona jest taka, że tak, ja tak samo mam z tym, staram się nie mówić problem, tylko wyzwanie. Ale tak, ja mam z tym duże wyzwanie i jak wszyscy pewnie i jest to wyzwanie z tym delegowaniem i nawet nie ukrywam, że w drugiej połowie marca mówiłem się z menedżerem Jarkiem Kwelą i z koordynatorem Markiem Adamiakiem, że takie sobie same wewnętrzne zrobimy takie pierwsze warsztaty zarządzające odnośnie właśnie komunikacji, jakie robimy błędy, co uważamy u siebie, żeby moglibyśmy poprawiać. I też trochę nauka delegowania kolejnym osobom pewnych działań, bo bez tego nie ruszymy. I jak najbardziej to trzyma. Ja też mam z tym wyzwanie, ale tak chcę przekazać, że my właśnie w styczniu przedstawiliśmy, w lutym, ale w styczniu zbudowaliśmy już sobie taki jakby szytą na miarę strukturę, ale w oparciu już o zrozumienie się. Nawet tutaj widzisz, kolory nawet są trochę takie już, ale to też nie o to chodzi, jakby chcieliśmy tak prawdziwie to przedstawić, a nie, że ładna struktura rozbudowana, 14 stron, pięknie, wizualnie w papierze, a tak naprawdę nikt potem nie wie, o co chodzi, nie? I pracujemy nad tym do czerwca, to jest taka handbook w ogóle od lutego do czerwca i do czerwca pracujemy na tej naszej szytej na miarę strukturze i będziemy jakby ją wdrażać, obserwować, analizować, wyciągniemy wnioski i w lipcu jakby jeszcze to ulepszymy. I to jest też ważne, tak dopracujemy. Ale moja rola jako dyrektora Akademii to jest tak naprawdę wizja, strategia, po prostu cele, dlaczego ten Benjamin Gdena, o którym teraz mówię, to jest oczywiście w rozumieniu całości organizacji, w szkoleniu, w organizacji, w projektach, ale to jest jakby największe moje wsparcie. Zakres finansowy na tą chwilę jest pod moją stroną. Czyli jakby te spółki, które mam, czyli ProButy mamy, czyli ProButy for Kids, czy Stowarzyszenie Akademia Piłkarska, jak mam też dwie firmy, więc no jest trochę tego sporo i jakby na tym nadzoruję i tu to delegowanie będzie wyzwaniem, ale będzie, bo nie da rady, nie? Więc docelowo już gdzieś tam menedżerowi przekażemy gdzieś tam pewne rzeczy związane z działaniem finansowym jednej spółki, a stowarzyszenie będzie bardziej prowadzone przez jeszcze kolejny dział, no, marzy nam się dyrektor finansowy, no ale mamy biuro rachunkowe, mamy kadry BHP, mamy takie też prawne aspekty związane czy to z partnerem Axelo, czy to z prawnikami z ProBudu, no bo też trzeba to no, od lepszych, tak? A to sami tego nie zrobimy. I to jest takie bardzo ważne w mojej stronie. Wsparcie w rozwoju organizacji, projekty strategiczne, zarządzanie. Ja mam w sobie takiego ducha kultywowania wartości tego Benjaminka, kroniki prowadzę, także gdzieś tam przychodzi ktoś młody, dostaje informację, u nas jest tak i tak, rozmawia ze mną, inspiruje, to jest taka, czuję się w tym dobrze.
I taka pierwsza osoba w organizacji, która daje tę energię. Tak, tak chyba myślę, że to jest. I potem mamy dwie osoby w grupie zarządzającej, czyli w tej chwili jest to Marek Damiak, koordynator do spraw szkolenia organizacji i ja, menedżer Akademii Jarosław Kwela. No i przy Marku, to mam nawet tutaj przed sobą notatnik, patrzę jak to właśnie, jak to Państwu gdzieś tam też, jak czytelnikom pokazać tak w skrócie, ale Marek to cele zadania procesu szkolenia zgodne z wizją organizacji, organizacja pracy trenerów w Akademii, tworzenie właśnie nadzoru takiego działu rozwoju szkolenia z tak zwaną radą programową, spotkanie z trenerami, ich rozwój, wsparcie, kontrola, ocena. Taka ewaluacja handbooka, programu szkolenia, zakres organizacji certyfikacji, transfery, komunikacja. To są role Marka. Tak już konkretnie tutaj przedstawiam. Natomiast Marka, znaczy i co do Marka, no to pod nim jeszcze jest dużo takich rzeczy jak na przykład dział rozwoju szkolenia czy rada programowa. Czyli chodzi tu o rozwój szkolenia, o wdrażanie projektów z ideą koordynatora, wizji celów Beniaminka, działu scoutingu, motoryki, fizykoterapii, treningu mentalnego, trenera mentalnego, trenera bramkarzy, treningów indywidualnych. Jakby to jest pod auspicjami Marka, który ma z mojej strony, też mówię jak u nas jest, jako osoba, która jest lojalna, którą się znamy od lat i tak dalej, Marek ma 100% poparcia i on ma swobodę w pewnych działaniach, ale zgodnych właśnie z wizją i celami strategii Beniaminka. I Marek może na swój krój ustawić czy to koordynatora blokowego, czy po prostu tak dział rozwoju sobie szkolenia zrobić, że ten odpowiada za ten blok, ten jest od scoutingu, ten jest od jakichś mniejszych rzeczy, ten od większych i po prostu Marek to szyje sobie na miarę i on ma wtedy taki jakby szacunek i spokój wewnętrzny, że on to robi jak czuje, ale oczywiście rozmawiamy. Kontrola, wspieranie, takie działanie, myślenie, analiza, wspólne wymiany zdań, ale swoboda jest i to jest to. Mamy też kadrę trenerską, wiadomo, bo to jest podstawa wszystkiego i jakby pod Markiem są trenerzy, tak? Czyli projektu GERS, Beniaminek Soccer School przy szkoli piłkarskich. Mamy trenerów, menedżerów w strukturze, normy, zasady, program szkolenia, handbook, przewodnik trenerów, więc jest to tego dużo. Natomiast też bardzo głośno i myślimy o przyszłości, czy jednak idąc w kierunku certyfikacji Złotej Gwiazdki, bo mamy takie gdzieś tam aspiracje, a jak nawet by to była ta srebrna, którą mamy, bo różnie może być, no to też jakby chyba będziemy oddzielać te grupy pro i grupy girls odnośnie tego certyfikowanej akademii, a jednak no nawet tutaj się nie, ale tyle się z czynnikami, bo to też jest takie ciekawe, fajne, że też otwieramy się tak dla ludzi, którzy mogą się też rozwijać, że myślimy jednak pod kierunkiem tego, żeby Beniaminek Soccer Schools być może nie był w takim programie certyfikacji. Głośno myślimy, bo jak wtedy dać szansę tym young trener, tym młodym ludziom, którzy nie mają uprawnień trenerskich i co mam oszukiwać? Nie, ja nie chcę oszukiwać, chcę być szczery, prawdziwy. Oto jak ich wdrożymy do szkolenia, jak oni muszą mieć te uprawnienia według tej certyfikacji. Ktoś dostanie jakiś minusa czy plusa. To jest też to jest takie hamowanie trochę rozwoju młodych ludzi. Benfica Lizbona, no to przecież Bartek Kubica mówił, pokazywał ostatnio. 16-17-latki już jakby dostają szansę trenowania, a on w wieku 26 lat z doświadczonym trenerem. No to czego my nie dajemy szansy rozwoju, nie? Wspominałeś o pracowniku w klubie, który ma 15-16 lat. No to właśnie dawajmy szansę tym młodym ludziom, bo tak to wygląda. Co do tego konkretów, to Jarek Kwela, to jako jakby menedżer, to jego aspekty to wizerunek. Aspekty funkcjonowania wizerunkowe Beniaminka Akademii, szeroko pojęty sponsoring, klub biznesu, czyli pozyskiwanie partnerów biznesowych, marketing oraz projekty Akademii, komunikacja z podmiotami zewnętrznymi. Jarek jakby jest menedżerem też Profbuderena, czy naszego obiektu, który jakby no teraz w tej okresie pandemii, no niestety nie możemy tu zysków generować i wynajmów, no niestety tak jest. No i jest to ogromne wyzwanie przy takich kosztach, które mamy, ale tak jest. Projekty, które mamy takie pod Jarkiem jak Orlen Beniaminek Soccer Schools Liga, Beniaminek Baby, UEFA Playmakers, czy sponsoring, jak współpraca i komunikacja z grupą Orlen, z Profbudem, z klubem biznesu, z małymi partnerami, takimi co na przykład każdy grosz liczy. I czy to w barterze, czy to w funduszach, to trzeba z nimi relacje budować, kontynuować, rozmawiać, działać, wspierać. Media Team, czyli Jarek pod Jarkiem jest też Media Team. Oczywiście moja rola też jest wsparcie, tak? No bo to ja czuję tę organizację od zawsze, tak? Ale jednak też delegować trzeba, bo jakbym to zostawił u siebie wszystko, to byśmy nie zrobili tego w 2 dni, tylko w 4. No bo jak jesteś w stanie to zrobić? Dokładnie. Jarek też ma sklep Beniaminka. Mamy też w naszej strukturze projekty, tak strategiczne i one tak turnieje Profbud Cup, Orlen Beniaminek Cup, Probudrena Cup czy obozy komercyjne i po prostu to są pode mną, bo tak na tą chwilę no nie mogę już Markowi i Jarkowi zlecić więcej rzeczy, bo oni nie wyrobią.
No tak, po prostu, bo też bardzo ciężko pracują, kolejne osoby działają, trenerzy różnie u nas jest, nie są wszyscy na etacie, więc pracują w szkole, czy zajmują się innymi rzeczami, a po południu trenują, więc też powinni żyć, funkcjonować, żeby nie zwariować. I co? No i jakby te projekty też oddeleguję. Właśnie miałem rozmowę wczoraj długą, przez 4 godziny rozmawialiśmy. To właśnie tak wygląda, że praca dyrektora akademii, tak? Czyli jest szkolenie, organizacja, ale to są projekty. Młody człowiek, turnieje Pro Budę Arena Cup, turnieje jednodniowe, i szkolenie, i wizja, ale też i biznes, żeby utrzymać organizację. No i kosztorysy, rozmowy, działania, jak to, jak szukać, jak próbować, na co zwrócić uwagę, jakie błędy, co możemy sobie pomóc. Mam doświadczenie w tym, więc wspieram go w tym, tak? Daję mu to, deleguję, ale nie tak deleguję, że po prostu masz i rób, tylko po prostu no, staram się go podtrzymywać i ciągnąć do momentu, kiedy już puszczę dalej, kiedy on to poczuje wszystko. I tak dalej jest z kolejnymi turniejami, Orlen Mini Cup czy Pro Boot Cup. Tak to u nas w strukturze wygląda i to są takie główne, kluczowe rzeczy. No tutaj kwestia jeszcze specjalisty do administracji, nie powiedziałem, Łukasza Porcka, który jakby organizuje właśnie certyfikację, tu razem w współudziale z koordynatorem, dokumentację, ma te teczki, wszystkie kalendarze trzyma, czy wszystko jest zgodnie z tym właśnie zasadami BHP, czy mamy zrobione dokładnie badania lekarskie, czy mamy umowę o pracę podpisaną, czy z księgową komunikuje się, pisma, dotacje. Taka stała komunikacja z koordynatorem, współpraca z grupą zarządzającą, dział finansów też wspiera. Także no, tak to już jest, no, ktoś powie Beniaminek, że jeszcze powiedziałem, że nie jesteśmy topowo ani wielką akademią, ale już ile tu się rzeczy dzieje. To co dopiero gdzieś tam dalej. Nie? Jeśli ktoś myśli, że to tak wszystko ktoś jeden czy drugi zrobi, to podziwiam takich ludzi, bo czasami wiem, że też są takie osoby, nie? Że ciągną wszystko, ale na dłuższą metę to kosztem życia rodzinnego, kosztem życia w ogóle swojego. Tak uważam i jak ktoś to wysłucha, to uważam, żeby nawet jak jest mniejszej aglomeracji, żeby wykorzystywał takie rzeczy. Niektórzy mogą powiedzieć, że Beniaminek to już jest w pełni profesjonalna organizacja ze swoją strukturą, z tak jak powiedziałeś, z podziałem na spółki, na stowarzyszenie. Każdy wie, czym się zajmować. A jest dużo klubów w Polsce, które są na początku tej drogi. Też kiedyś byliście na początku tej drogi i nie od razu otworzyliście to wszystko, nie od razu mieliście strukturę, nie od razu zatrudniałeś tylu trenerów czy osoby w administracji. Jakie pierwsze kroki najlepiej zrobić i w którym momencie, jeżeli o to chodzi? Ja myślę, że dzisiaj jest tak dużo tych szkółek i akademii, że naprawdę nie, nawet można wykorzystać właśnie takie inspiracje, takie rozmowy, know-how, wejść z kimś w strukturę, po prostu my mamy takie na przykład oddziały Beniaminek Soccer School w Rzeszowie. Taki przykład powiem, no i też moglibyśmy, oni zrobili rzeszowską nie, mojego piłkarza, ale jakby chcieli ten know-how Beniaminka i tak to funkcjonuje, ale jakby kiedyś byli za duzi albo się rozwinęli, czemu nie, to po prostu z natury wyjdzie. Więc jest ułatwienie dla tych osób, żeby coś stworzyć. Powstają różne właśnie projekty, gdzie można się dopiąć, pozobaczyć, zainspirować, wdrożyć, potem iść swoją drogą, tak? My tego w tym czasie, co dziś zaczynaliśmy, nie mieliśmy, tak? Byliśmy prekursorem, tu szkół piłkarskich nie było. W tym czasie to pamiętam, że jako działalność gospodarcza, jak prowadziłem, to prowadziliśmy Beniaminka na początku, jeszcze bez ligi i tak dalej, bo wtedy oczywiście potem już było stowarzyszenie, no bo trzeba było rozgrywać noci ligowe pod PZPN-em. To tylko bodajże gdzieś przypadkiem się dowiedziałem, że w Borek Kraków, kolega piwowarczyk, on miał też firmę, ja też miałem firmę i jak to jest, bo nikogo nie znam, co miał. No, chyba, że ktoś tam był, ale przynajmniej tak się rozmawialiśmy z sobą, jak ty to prowadzisz, jak to działasz, jak składki, jak to finansowe. On mówi, że ja już trzecią firmę zakładam, bo gdzieś tam już więcej tych kosztów przychodów mam, a nie mogę, bo wtedy VAT wchodzę, nie? A to ja nie wiem, ale ja takich nie miałem, bo to jednak mniejsza szkółka była i tak to działało. Więc wydaje mi się, że no tak to było. Ja wspominam te czasy, ale myślę, że trzeba szyć na miarę. No bo jak założyć? No, trzeba szyć na miarę, no bo jeśli ty od razu wychodzisz z kompetencjami, że zrobisz najlepszą topową akademię tak szybko, dynamicznie i tak dalej, no to przewrócisz się, tak? Trzeba krok po kroku chyba wdrażać, słuchać serca, intuicji, pasja, zaangażowanie i kim ty jesteś, kim otaczasz się ludźmi, tak to twórzcie, tak? Jeśli jesteście osobami, które nie boją się, po prostu są skrupulatne w takim scoutingu, w działaniu,
bez skrupułów i tak dalej, no to będą to robić, tak? My będziemy jednak mamy z tym wyzwanie, bo nie do końca jesteśmy z tym zdolni, a i tak wszyscy dookoła zawsze z sobą rozmawiają w tym naszym Podkarpaciu, a ten podbiera temu, a Stary Rzeszów, a Resowia, a Benieminek, a Karpaty, a ktoś tam inny, nie? Ale to nie wiem, czy to aż tak jest. Wydaje mi się, że to po prostu to jest wyzwanie, tak? Bo może są takie kluby, które już na tym taki styl będą preferować, a są szkółki właśnie, które powolutku będą współpracować, zabierać relacje z takimi tymi. Także na początku drogi bym szedł swoim sercem, intuicją, głosem serca. No tak jakby chcę swoje takie opinie przedstawić. Ale potem jakby też na swojej drodze się, jak będziesz dobrym człowiekiem, to spotkasz jakichś fajnych ludzi, tak jak my spotkaliśmy. I jeszcze się bardziej rozwiniesz, nie? I ta przewaga dzisiejszych młodych ludzi, żeby inspirować i czerpać od tych, co więcej wiedzą, bo ja uważam, że nawet Jacek Megiera mi kiedyś powiedział, że czas, który poświęca dla ciebie druga wartościowa osoba, jest najcenniejszym czasem, tak? Więc wykorzystujmy rozmowy, relacje, komunikację i z tego czerpmy wiedzę na swój grunt, nie? I mówię, ja na przykład jakbym miał być dla kogoś jakimś inspiratorem czy tak dalej, ktoś by chciał ze mną porozmawiać, to zapraszam. Normalnie, nie wiem, Grzegorz, raut 668-835-779, czy tam maila, zadzwoń, porozmawiajmy, umówmy się na kawę i właśnie może ja się od ciebie nauczę, kolego, nie młodszy, czy to ode mnie, no bo ja to tak do tego podchodzę. Dużo rzeczy się uczyłem od takich osób, które bym nie podejrzewał, że takie są mądre, ciekawe i tak naprawdę ja podziwiam takich właśnie trenerów, czy osoby z mniejszych jeszcze szkółek niż my, które tam ciężką pracę taką wykonują i są tak niedoceniane. A po prostu to jest największa skarb, esencja naszego polskiego futbolu, więc nie ma takiej recepty. Natomiast droga to ciężka praca, systematyka, pasja, słuchanie siebie i no tak merytorycznie to powiem tak, że no jest bardzo mnóstwo tego wszystkiego i dzisiaj internet, obserwacja, analiza też chyba jest ważna. Jak tego, też możesz spojrzeć dzisiaj, jak oferta ma ten, jak działa ten i tak dalej. Okej, okay. Będziesz dobry. Ale czy będziesz bardzo dobry? Nie. Jak nie będziesz szedł swoją drogą i tylko będziesz kopiował, to będziesz tylko dobry albo aż nie. Wiedząc już, jakie fundamenty są kluczowe w budowaniu topowej akademii, a jakie pozycje warto obsadzić w klubie i w którym momencie, a także zwracając uwagę na to, żeby to za każdym razem była nasza droga, dochodzimy do tego, że w pewnym momencie trzeba zacząć patrzeć na budżet. W zasadzie dobrze było od samego początku patrzeć na budżet, żeby, tak jak powiedziałeś, się nie wywrócić. Jakie pozycje są kluczowe, jeżeli chodzi o budżet, na co warto uważać, co jest wyzwaniem i jakie kwoty w ogóle wchodzą w grę, jeżeli chodzi o Beniaminka? Beniaminek jakby łączy zarządzanie stowarzyszenia i spółki obsługującej obiekt Provudrena, czyli łączymy szkolenie i organizację. Jesteśmy organizacją, jak już wcześniej mówiłem, społeczno-biznesową, tak ja to uważam na swój sposób i umiemy się w tym odnaleźć. To też jest fakt, że jakby czujemy się dobrze w tym naszej organizacji i jakby co do budżetu, no to słuchajcie, żeby statek płynął i się nie zatrzymywał, no to są to kwoty już ponad 1 milion złotych rocznie. No ja wiem, że inne organizacje mają jeszcze większe budżety i tak dalej, ale dla mnie osobiście, jako że się grało z 1 milion złotych ponad, bo to jest ponad, no to jest dużo. Żeby to wszystko mieć, utrzymać i działać. A tak naprawdę my nie mamy dotacji miejskiej, bo jeśli mówimy o kwocie, nie wiem, 7 tysięcy złotych na rok, to o czym my mówimy? Więc po prostu no, trzeba też, bo tak ludzie niektórzy nie rozumieją, jak to działa. To działa tak, że po prostu cały czas jakby walczymy o ten budżet, zapełniamy go, nie? Jakby choćby rozwojem klubu biznesu. Właśnie teraz kolega właśnie Jarek był teraz w jednej czy drugiej firmie i rozmawiał z potencjalnymi sponsorami każdy grosz, czy to 500 zł, 600 miesięcznie, aspekty barterów, czy komunikacje, polecenia, żeby już zwiększać budżet tego klubu biznesu i żeby to zaraz było rzędem 100 tysięcy złotych na przykład rocznie, tak? Bo nie mówię o tych firmach większych, więc to nam jakby zapewni byt, nie? I jakby w tej chwili to jest tak, że z tytułu sponsorów mamy ponad 50% możliwości utrzymania budżetu. Kolejne rzeczy to są projekty, które te turnieje robiliśmy zawsze z pasją, z entuzjazmem, ale też zarabialiśmy na organizację, na szkolenie po prostu. A teraz pandemia sterpodowała pewne rzeczy, tak? I mamy trochę utrudnienia. I szukamy znowu kolejnych wyzwań i cały czas jakby obserwujemy, działamy, gdzie możemy tutaj znaleźć ten, zamknąć budżet, bo tak naprawdę walczymy w ciągu roku o zamknięcie tego budżetu. No. I całkowicie go nie mamy zapełnionego, jak ktoś by sobie tak myślał, nie? Składki rodziców czy proces certyfikacji, to sumuje około 20% tego budżetu, czyli to nie jest jakieś nie wiadomo co. I tak
trzeba to wdrażać i nie ukrywam, że chcemy odwrócić w perspektywie kilku lat to koło budżetowe, żeby to jednak transfery dawały nam oddech kosztem sponsorów, bo sponsorów masz, możesz gdzieś tam mieć mniej albo wiadomo, patrzeć jaki mamy okres dzisiaj, więc by to zrobić trzeba zainwestować też trochę w rozwój infrastruktury, no bo patrząc realnie, wierzymy w to, że za chwilę nasi chłopcy będą gdzieś tam, czy dziewczynki grać w większych klubach, czy to przez Beniaminka, czy to już poprzez inny klub w którym grają, przejdą dalej, na przykład do klubu zagranicznego, to choćby nawet dyktropem takiego no, Krzysztofa Piątka mieć po prostu w Beniaminku by fajnie było, bo jednak gdzieś tam ta Lechia Dzierżoniów naprawdę z tego funkcjonuje. To jest fajny przykład, tam jeszcze Jach oczywiście, ktoś jeszcze. I wierzymy w to, bo też nie ukrywamy, no po to pracujemy, żeby wychowywać, żeby szkolić, żeby dawać energię, ale żeby ta energia też wracała, no fajnie jak komuś się powiedzie i będzie kiedyś dobrym piłkarzem, będzie z tego korzystał, ale też by nie skorzysta i też nie bójmy się o tym mówić i wierzymy w to, bo innej drogi chyba nie ma, no bo też jakby ilość tych projektów można jeszcze wymyślać, bo tu już jesteśmy chyba, ktoś tam powiedział, o oni tam pompują się, bo to na Facebooku czy coś, no ale to my cały czas szukamy rozwiązań. Tak, bo jakieś inne projekty, pak, to wszystko jakby, patrzcie, dzieci się cieszą, radują, grają, funkcjonują, rywalizują, zapewniamy jakby sesje fotograficzne i wszystko, czyli radość dajemy, energię dla innych, tak? Ale przy okazji też jakby zrozummy to, że my też chcemy utrzymać tego koordynatora tego projektu i żeby zostało też na funkcjonowanie, a tak naprawdę esencją Beniaminka jest szkolenie. I my naprawdę wszystko robimy, żeby dobrze szkolić. I tak o tym budżecie mogę mówić, a jakbym chciał być taką organizacją tylko biznesową, no to co, byśmy mieli teraz o certyfikacjach, wcześniej nie było, a my bez certyfikacji mieliśmy zawsze dwóch trenerów, trenera motoryki czy fizykoterapeuty. Także my nie patrzyliśmy, czy jest certyfikacja, czy nie jest certyfikacja, tylko robiliśmy swoją dobrą robotę, tak? A mogliśmy sobie mieć 400 dzieciaków jak na początku, gdzieś tam czy 30 w jednej małej sali i zbierać składki finansowe i udawać, że jesteśmy już akademią piłkarską, a nie ukrywajmy, no. Jest ich wiele takich, nie? W Polsce i dobrze, że proces certyfikacji jest, bo to troszkę łatwi. Także te nasze źródła finansowania to zdecydowanie sponsorzy, certyfikacja, wpłaty rodziców, projekty, które realizujemy, one były na drugim miejscu projekty, ale teraz spadły trochę w tej hierarchii przez ten COVID. Budżet, jaki dostajemy z dotacji miasta, to powiedziałem, dostajemy też z gminy Miejskie Piastowe, gdzie też robimy takie projekty Beniaminek Soccer Schools. Mamy też franczyzy dwie, w Rzeszowie i w Jurzy. No, są takie fundusze, ale są minimalne, bo to bardziej na pasji powstało, przyjaźń kolegów ze studiów z Rzeszowa i z Jurzy i dlatego tam jest Beniaminek, bo oni mogli sobie zakładać coś innego i bardziej to tak przyjacielsko traktujemy, ale myśleliśmy o tych franczyzach, ale jakby to stanęło. Także jesteśmy w czasach, gdzie nie jest łatwo, ale nie wolno się poddawać. I co do tego budżetu, to jest ciężka praca całej lokomotywy Beniaminka, żeby jakby ją zbilansować. I dlatego wielkie słowa podziękowania dla wszystkich sponsorów, głównie tutaj do Profibutu, dla Grupy Orlen, że nas wspierają, bo nie dalibyśmy rady, nie? To też trzeba od razu powiedzieć. Wspomniałeś o takim ważnym aspekcie, do którego dążycie, czyli do tych transferów, prawda? Jak w ogóle szkolić talenty? Jakie są wymogi organizacyjne, by to w ogóle zaistniało? Znaczy, wiadomo, nie? Te rzeczy o stole, co wspominałem, są istotne. Trzeba też iść z duchem czasu, patrzeć na lepszych od siebie, mądrzejszych, ale też iść swoją drogą. Talent to ciężka praca i chęć uczenia się, otwierania na nowe i tego się trzymamy. Ci chłopcy z Beniaminka zatrafili wyżej, mieli różne możliwości infrastrukturalne i by wychować talenty, szkolić jak je trzeba, ja już mówiłem o tym, tak? To trzeba mieć tą pasję, entuzjazm, zapalać, powtarzam się, ale energię wśród dzieciaków do rozwoju i mieć mądrych ludzi wokół siebie i też burzę mózgów, otwartość na dyskusję, szukanie złotego środka. Tego nie kupisz w sklepie, tak? To po prostu, nie wiem, trzeba to mieć. Natomiast w wieku juniorskim pewnie to już za mało i my do tego nie doszliśmy jeszcze, tak? I dlatego też sami chcemy zainwestować w tą infrastrukturę, szukamy rozwiązania, żeby jednak mieć trochę lepszy kompleks szkoleniowy i wtedy będziemy mogli realnie myśleć o tych transferach. Bo zauważcie, że wiele dyrektorów akademii czy osób zarządzających klubami mówi, przychodzę do klubu, ale moje efekty będzie widoczne za 5, 10, 12 lat. No tak jest, no bo co zasiejesz, to gdzieś tam potem dostaniesz, tylko czy dzisiaj w tych klubach dają szansę takim właśnie ludziom, żeby tyle czasu mieli na to funkcjonowanie. Brakuje, bo oni muszą popełniać. Ja też jakby z siebie znam i też popełniałem wiele błędów z braku cierpliwości. Za szybko czasem decydowałem, za szybko
coś stwierdziłem. Czasami to dobrze, bo intuicja, skóra dużo ci mówi i serce i czasami dzięki temu dużo wygrałem w życiu jako też dla organizacji naszej. Ale tak samo jak i w życiu jako organizacji wiele też tracę przez to, że gdzieś tam czasami to szybko decyzja i na tym trzeba pracować jako osoba zarządzająca. Więc coraz bardziej staram się jednak poddychać, poczekać i jednak nie od razu działać, tylko jednak troszeczkę posłuchać mądrzejszych od siebie. I te życzę sobie, żeby na tym pracować, ale życzę też wszystkim zarządzającym osobom, żeby jednak byli troszkę bardziej cierpliwi i tak, no i też powinniśmy się edukować, uczyć, rozwijać bardziej, bo ktoś tam mówił ostatnio, że dobra, fajnie, w klubach trenerzy może są dobrzy, to idą, ale zarządzający są średni, no. Na pewno tak jest. Ja też jestem nad samoukiem i wiele rzeczy wiem, ale wiele rzeczy nie wiem. I pracujmy nad sobą. Ja też będę pracował i jak najbardziej taką grupę mastermind, tak dobrze mówię? To też ostatnio właśnie u Michała Szafrańskiego. Widzicie, no trzeba też inspirować. Fajnie to mówił, ja o tym nie wiedziałem, takim czymś i w sumie to robiłem nieświadomie trochę. Czyli czasami nie masz czasu w dzisiejszej dobie pandemii, tu jechać, tu studia, tu coś. To po prostu sobie dzwonisz na przykład, nie wiem, często z Łukaszem Milikiem rozmawiam, dyrektorem Górnika Zabrze, z kilkoma osobami związanymi z turniami, projektami, z osobami jak Paweł Malinowski właśnie z ProBudu, czy po prostu osobami, które no, mają podobne myślenie, nie jesteśmy sobie konkurentami, możemy myśleć o sobie tak pozytywnie, podpowiadać sobie i to jest super sprawa. Takie rzeczy, bo czasami u siebie w drużynie też masz super menedżera, super koordynatora i tak dalej, ale też jesteśmy czasami zaszufladkowani w swoim świecie i troszkę trzeba wyjść z tej strefy komfortu i posłuchać mądrzejszych od siebie, więc jakby to jest taka istota, nie? I jak wracając do tych, jak szkolić talenty, bo tak w sumie takie pytanie było, tak? I to rzeczywiście ta droga badminka jest okej, ale żeby jeszcze bardziej. Wracając do tego pytania jeszcze wcześniejszego, żeby te transfery, no to no, nie uciekniemy od tego kroku dalej, nie? Czyli do rozbudowy infrastruktury, do szukania nowych rozwiązań, do jeszcze zwiększenia zasobów jakości trenerów, tylko trzeba to przejść na miarę, bo nie sztuka kupić 5-6 nowych trenerów, czy po prostu wyskautować 12 zawodników i teraz jesteśmy, nie? Organiczna praca. Infrastruktura to jedno, organizacja, czyli osoby, które nazwijmy to są głową, tak? Całego projektu, klubu, akademii, to druga kwestia, ale taką jedną z najważniejszych to jest to, co się cały czas przeplata, czyli trenerzy. Więc co powinien mieć trener, czy co mają wasi trenerzy, że tak dobrze szkolicie i wypychacie chłopców, czy chłopaków do dużych ekstraklasowych klubów? Fajnie, bo ja się tak przeglądam właśnie ten swój taki, znaczy nasz taki handbook, gdzie też tu Marek właśnie Adam jako koordynator opracował taki jakby lekko tak przyziemnie tematy związane z trenerem, żeby może właśnie też czasami wszystkiego też nie przytoczę, ale właśnie o to jest tutaj. I akurat tu Marek, koordynator, stworzył, to nie jest, że z handbooka, że jest od kogoś, że z certyfikatu, tylko sam, nie? Jakby w opinii o rozmowie z działem rozwoju. I tam jest cechy dobrego trenera, tak zapytałeś, no to pasja, czyli myślenie o swoich zawodnikach w zespole 24 godziny na dobę, entuzjastyczne podchodzenie do każdego kolejnego treningu, wiedza, czyli znajomość potrzeb, możliwości sportowo-fizjologicznych swoich podopiecznych, wiedza i umiejętność do stosowania właściwych środków szkoleniowych i metod w właściwym czasie. Organizacja zajęć szkoleniowych, czyli organizacja treningu w taki sposób, by spełnić podstawowe kryteria, temat, intensywność, kreatywność. Plan, czyli pomysł na szkolenie w dłuższej perspektywie czasowej udokumentowany w formie pisemnej. Konsekwencja, czyli realizowanie głównych założeń swojego planu szkoleniowego bez względu na okoliczności, tak jak wyniki, miejsce w tabeli, w piłce dziecięcej, z uwzględnieniem możliwości korekt z uwagi na umiejętności zawodników, warunki pogodowe, kontuzje. I cierpliwość, czyli to co mówiliśmy, umiejętność spokojnego realizowania założonych celów, dostosowania do postępów i możliwości zawodników. W tym naszym handbooku mamy też cechy takiego dobrego treningu, związany taki know-how taki jakby menedżerski, czyli jak nabył selekcja, kontuzje, scouting, procedury obserwacji zawodnika, ale jest to takie krótko przejrzyste, nie takie rozbudowane jak w programie szkolenia, które trenerzy mają, ponieważ to jakby niech ten właśnie trener z okresu czy szkoleń piłkarskich, ambitny młody trener, osoba z marketingu wiedziała, co my tak naprawdę w organizacji robimy. I jakby co do trenerów wróciwszy, to oni mają taką drogę badminka.
Znaczy, my mamy, wszyscy, tak? No bo też czuję jakby, no czuję się trenerem też, nie? Bo gdzieś tam stąd wychodzę i to robiłem bardzo, bardzo fajnie, tak? Cieszyłem się tym wszystkim, jak gdzieś tam ci chłopaki wychodzili spod mojej gdzieś tam, czy Marka, czy starszych trenerów ręki. Ale teraz wiadomo, już uczniowie przerastają starszych kolegów i teraz ja na nich patrzę z wielką szacunkiem, estymą i cieszę się, jak się rozwinęli i to trochę pociąg odjechał, tak? Ale swoje się wie. I co? No i ta droga Beniminka, czyli wielkie cele, które mamy, czyli wielkie zwycięstwa zaczynają się od wyznaczenia wielkich celów. I to może właśnie, drodzy słuchacze, sobie gdzieś tam zapiszecie. Mhm. Walcz o swoje, jeżeli na czymś naprawdę zależy, walcz, podróż z nagrodą. Pracuj dla efektów, czyli uwierz swoją drogę i pracuj ciężej niż inni, a efekty wkrótce się pojawią. Czwarty punkt naszej drogi to jest nie trać pokory, czyli pamiętaj o swoich słabościach, ograniczeniach, dzięki temu będziesz silniejszy niż kiedykolwiek. Pięć, bądź odważny. Pewnie stawiaj pierwszy krok, choćby to była najtrudniejsza z dróg. Sześć, nigdy nie jesteś sam, czyli you'll never walk alone. Bądź wsparciem dla tych, którzy tego potrzebują, a nigdy nie będziesz sam. Siedem, bądź zawsze dzieckiem. Nie przestawaj się rozglądać, odkrywać świata i pytać dlaczego. Osiem, inni niż wszyscy, czyli twórz, eksperymentuj, zawsze podążaj za głosem serca. Uśmiechaj się, to numer dziewięć, czyli inspiruj, zarażaj pasją i ciesz się z każdego dnia, gdy robisz to, co kochasz. 10. Zawsze graj o zwycięstwo, pokochaj wygrywanie i pamiętaj, że każde zwycięstwo staje się początkiem drogi do kolejnego. I myślę, że oczywiście, to nie jest tak, że Beniminek to jest idealna organizacja, wspaniała, cudowna i tak dalej, bo mamy też wiele masy takich świadomych rzeczy, które chcemy poprawiać. I u mnie też to są, i u kolegów w grupie zarządzającej, i u trenerów. Ale pytanie, jeśli tak czytałem to, to czuję to. Tak jak tu siedzę teraz i jestem szczery tym, co myślę i mówię, i znam swoje te właśnie, to nie treść pokory, czyli są te słabości, ograniczenia, wiem o nich, pracuję nad nimi, ale jest ten uśmiech, jest inni wszyscy, zawsze gra zwycięstwo, nigdy nie jesteś sam, bądź odważny, nie treść pokory, już mówiłem, pracuj dla efektów, my to robimy, ale czy my robimy to, znaczy jak to robimy, to chyba czyny pokazują. Bo ja mogę dużo mówić, nie? Natomiast no, na etapie szkolenia dzieci do pewnego etapu wieku, jakby robimy to dobrze. I myślę, że to jest odkryta recepta na sukces. Mam na myśli to, jaki powinien być trener w akademii. Bo nie licencja świadczy o tym, że to jest dobry trener. Możesz mieć trenera z licencją UEFA, a będzie to trener, nie wiem, niezaangażowany, nie poszerzający dalej swojej wiedzy, bo ona już ma licencję, która teraz umożliwia trenowanie nawet klubów w drugiej lidze, więc on już jest na szczeblu centralnym, myślami może. A warto, żeby cały czas hodował w sobie tą pasję. Spodobała mi się jedna rzecz z tych, które nie jedna, ale jedna szczególnie, bo patrzę teraz na twoje notatki i w które zerkam i widzę, nigdy nie jesteś sam, punkt szósty, ale bardziej rozwinięcie tego, co jest istotne i bardzo dużo osób o tym zapomina. Nigdy nie jesteś sam nie oznacza oczekuj wsparcia, tylko nigdy nie jesteś sam oznacza bądź wsparciem dla tych, którzy tego potrzebują, a nigdy nie będziesz szedł sam. Najpierw od siebie daj, potem oczekuj. Nie wymagaj, tylko wyjdź z inicjatywą. Myślę, że u was to hasło jest żywe i w Stali Rzeszów zauważam, że też, że nie znam przypadku, żeby ktoś potrzebował pomocy i czy o niej mówił, czy o niej nie mówił, jej nie otrzymał. I myślę, że to jest prawdziwa wartość organizacji. Tak jest też w Beniaminku? Ja myślę, że jest tak, tylko kwestia jest też taka, że no, nie możesz być, nigdy nie mów, że zawsze, że nigdy nie mów, nigdy też nie, no zdarzają się sytuacje, gdzie też popełniamy błędy, tak? I teraz w tym momencie to hasło jest bardzo ważne, istotne, ale czasami jak się to nie zrobi, czy tam pomylisz się, czy nie zareagujesz na taką sytuację, to daj komuś drugą szansę, pomyśl o tej osobie, pomyśl, co ty źle zrobiłeś, jako zarządca, czy jako trener do zarządcy albo zarządcy trenera, tak? I czasami to no tak, no i czasami może ktoś potrzebuje zmiany, może ktoś potrzebuje jakby
poznania innego środowiska, a może on kiedyś wróci do siebie, tak? Czy odwrotnie, tak? Musisz popatrzeć troszkę większą perspektywę zobaczyć, niż tylko jesteś tutaj długo w danym okresie. Ale dokładnie, no, myślę, że to jest istotna rola. Nie tylko dla trenerów, dla grupy zarządzającej, ale dla rodziców, dla dzieciaków głównie, żeby oni wiedzieli, że ktoś tu jest. I my kilka takich projektów właśnie robimy pod kątem tych dzieci, które potrzebują tego, nie? I to jest ważne, ale też otwiera się na inne osoby, nie? Ale tu tego to zawsze będzie mało. To nie odkryjemy świata, bo ktoś powie, a nie pomogli albo coś, no to zawsze będzie mało. Także to się nigdy nie wyczerpie, nie ma limitu w tym You'll Never Walk Alone. Tu jeszcze wracając do tego, że trenerzy są bardzo ważni, bo są, to tak samo jak w organizacji, bardzo trzeba pamiętać o tym naszym ego. No bo ty ją masz, ja mam, każdy ma. Każdy ma na jakimś poziomie, tak? I teraz pytanie. Bardzo zainspirowała mnie ostatnio, bo zapisałem się na ten wykład Imopexis do pana Chucińskiego i Wilczyńskiego i spędziłem trochę godzin z nimi tam w tej audycji, potem sobie robiłem notatki. Te notatki przekazałem do działu rozwoju szkolenia, też do koordynatora, bo akurat ja zainspirowałem się tym jako też osoba dyrektora Akademii i chciałem to przekazać. Te notatki tam chłopaki mają, jest też nasz psycholog sportu i sobie analizują tę sytuację. Ale tam zapamiętałem jedną najważniejszą rzecz, że jeśli trener, to co pan profesor Kuciński cały czas o tym mówi, że jeśli trener z tego swojego ego nie schowa do kieszeni, jeśli on będzie cały czas, że to ja, a nie da szansy temu młodemu, utalentowanemu zawodnikowi po prostu myśleć samodzielnie i po prostu wychodzić naprzeciw temu wszystkiemu i sprostać i czasem przegrać, emocje wywalić z siebie takie i takie, to nic z tego nie będzie. I ja tutaj... Kurczę, jakbym był trenerem teraz, co zaczynałem, to bym dużo zmienił. No dużo bym zmienił, dlatego wiele rzeczy trochę jednak narzucałem. Trochę rzeczy rzeczywiście za bardzo patrzyłem logistycznie na siebie, a to jest normalne. To jest, teraz tak patrzę, to chcesz pokazać, udowodnić, działać, wracasz, grupa, trener i każdy trener to ma. I teraz jak zrobić właśnie, żeby jednak oddać, i nie mówię, że całkowicie, bo to się też tak nie da, nie? I też tam bym polemizował z wieloma rzeczami, bo to się tak nie da wszystkiego chyba, ale jednak no, jest to bardzo znana postać w środowisku pan profesor, więc trzeba też szanować to, co on szczerze mówi o tym, jak on był takim wybitnym trenerem, kim ja jestem, a właśnie tutaj jego pokazuje takie właśnie w tej rozmowie, że tą pokorę mam, no bo to jest trener mistrzów Polski i tak dalej, mistrzyń i wybitny trener, specjalista i on chowa to wszystko i mówi, że on się źle robił, no to szacunek takich ludzi. I teraz schowajmy tego do kieszeni i w Akademii Piłkarskiej, jak pracujemy, to jednak idziemy w kierunku rozwoju całej Akademii, całego szkolenia pod ten projekt, pod to, żeby ten chłopak, dziewczynka trafiła do wielkiego klubu, żeby była dobrym człowiekiem, żeby mogła pracować, wrócić do naszej organizacji, być menedżerem. I jak tego nie zmienimy i będziemy tymi takimi egocentrykami, że ja to wygrałem, ja to zrobiłem, ja to jestem najlepszy i tak dalej, to tacy trenerzy to nie pasują do Benjaminka, nie? I gdzieś tam... No, każdemu daje szansę, ale w tym momencie oni sami się wykruszą, bo po prostu jakby to nie tylko w Benjaminku, tylko w każdej normalnej, ciekawej, pracującej akademii, no jednak liczy się ten efekt końcowy. Więc ja bym o tym ego mówił i wrócił do tego właśnie Opexis, do tego co właśnie też w książce Współczesna Pedagogika dużo się o tym mówi i zgadzam się z tym. Przechodząc do kwestii organizacyjnych, wspomniałeś, że w organizacji Akademii Benjaminek Krosno pomaga wam bardzo Profbud, również Orlen. Jak w ogóle doszło do współpracy z tak wielkimi firmami, tak wielkimi markami i na czym one polegają? Znaczy, tu jak wcześniej wspomnialiśmy, jeśli robisz coś dobrze, pracujesz, działasz, kiedyś, ta książka Jacka Megiery, którą to chyba wykupił i dostałem od niego w prezencie, się szukałem ją dzisiaj, nie mogę jej znaleźć, bo gdzieś tam potrzebowałem. Chyba komuś pożyczyłem, to szczęście czwart, nie? I właśnie ona daje chyba to, co chyba chcę powiedzieć, czyli jeśli, czy to jest szczęście czy fart, że to się ta droga stała? No myślę, że szczęście, nie fart, szczęście. I Orlen to nasza taka współpraca od sierpnia 2018, która ewoluuje tak krok po kroku. Na początku jakby bardzo takie fajne było związanie się z turniejem dla dzieci, który bardzo spodobał się tym menedżerom właśnie do spraw sponsoringu tak prężnego PKN Orlen i ewoluuje to szansa dla dzieci z Krosnej okolic, też dla zdolnych trenerów. Taki mamy projekt Orlen Team i Orlen Talent i Team i dajemy szansę trenerom na wyjazd, na staże zagraniczne, wcześniej jak tej pandemii nie było i w Benfice Lizbona nasi trenerzy byli i w Atletico Bilbao i w Leverkusen i też w polskich akademiach i też dajemy im szansę rozwoju, to jest piękne.
ale też czasami tym utalentowanym zawodnikom, taką grupę treningi indywidualne, większy rozwój, ale też biednym dzieciakom, które gdzieś tam odnajdujemy, takie, o tym się głośno też nie mówi do końca, bo może ktoś nie chce, ale my ich sobie tam wspieramy, nie? I to dzięki właśnie firmie Orlen. Oni o tym wiedzą, także jest to fajna sprawa. I tak to działa, takie staże właśnie edukacja. Orlen Beniminek Soccer Plus Liga. Też taki projekt, który jest darmowa dla dzieci z oddziałów, z Rogów, tutaj z gminy Miejskie Piastowe, z Jedlicza, z Iwonicza, z Rzeszowa, z Jurzy. Przyjeżdżamy, gramy, Beniamin Lew, ta atrakcja, fajna otoczka, kameralne działanie i oczywiście bezpłatnie, więc to też jest taka fajna idea społeczna. Mamy też kolejne pomysły, które sobie będziemy wdrażać w życie, ale na razie gdzieś tam nie robimy, to nie mówię. No myślę, że jesteśmy w grupie Orlen Team. To jest fajne, bo mogliśmy z tego miejsca nawiązać kontakty choćby z Mars League Team, z Pawłem, bratem Bartka i samym Bartkiem. I naprawdę fajny, dobry kontakt. Wspieramy się. Nawet tutaj ostatnio Paweł z Bartkiem wysyłali koszulkę dla najlepszego zawodnika Orlen Beniminek Cup. To był chłopak z Krosna, znaczy z Beniminka Krosna akurat, z Dukli. Gdzie Bartek powiedział, że dadzą nagrodę temu, co będzie najwięcej walczył, nie? Charakterem. I on zagrał turniej życia, został królem strzelców, połowę bramek całej drużyny strzelił, co nigdy tego nie zrobił. I inspiracja nawet może być przez telefon od braci z Mars League, których bardzo dziś szanuję i są skromni, fajni, dobrzy ludzie i fajnie, że takich mieliśmy możliwość poznać. Poznaliśmy super ludzi, bardzo wdzięczny jestem za to właśnie osobą, które dały nam szansę. A rozmowa w 2018 roku z zarządem PKN Orlen do spraw sponsoringu, to powiem tak, że dla mnie ważna w sercu jest, bo może kiedyś o niej opowiem, ale po prostu miałem wtedy taki flow, że jakby połączenie takiej pokory z pewnością siebie chyba w idealnym momencie, bo wydawało nam się, że już tam wybiliśmy targu do pewnych rzeczy, ale jakby jeszcze na takiej komórce małej pokazywałem pewne rzeczy, te turnieje, to wszystko i takie treści trochę, jakby nie chcę wszystkiego zdradzać, ale jakby też dałem sygnał dla Państwa, tam osób bardzo znanych w Polsce, że czy Państwo też się w Warszawie urodzili, czy nie, nie. No i tak trochę ich chyba za serce złapałem, tak? I gdzieś tam troszeczkę zaczęliśmy inaczej rozmawiać o pewnych rzeczach i bardziej uwierzyli, że to nie jest tylko kolejna prośba po pieniążki, tylko jednak coś ważniejszego jest w tym wszystkim, nie? Ale zdając sobie sprawę, że oni mają tak dużo tych podań, to ciężko, żeby każdego znali, nie? Ale jakby miałem te swoje 5 minut i chyba je dobrze tutaj razem z Markiem wtedy byłem, wykorzystaliśmy. Potem z Jarkiem też kolejna rozmowa i funkcjonujemy. Także dzięki PKN Orlen, grupie właśnie Energa, no też działamy tak po prostu, jak już mówiłem wcześniej, jest to 50% naszego budżetu. Także obyśmy szybko działali z tymi transferami i tak dalej, bo wiadomo, że o co chodzi. Ale dziękujemy, wdzięczni jesteśmy. Do Profbudu to taka prawda futbolu, bym powiedział. Bo jest to fajna historia, tak uważam, dwóch ludzi ciekawych, taka prawo przyciągania i wszystko dzieje się właśnie nie bez przyczyny. Myślę, że mamy z Pawłem Malinowskim wiele wspólnych takich cech, mimo że działamy na innym gruncie i oczywiście dzieli nas taka odległość, nie mamy aż tak dużo jakby czasu się widzieć i Paweł robi wielkie rzeczy w swojej profesji. To jednak jest coś, co daje nam energię i uważam, że Paweł za takiego mentora. Czasem on małą wskazówką pokazuje mi dużo i tak mnie prostuje do życia, nawet jak nawet nie wie, że ja z nim rozmawiam, czy tam sobie myślę, co on myśli, bo dużo mi dał. Nie tylko chodzi o materialne rzeczy, tylko bardziej takie życiowe, taka nauka życia. Tak. Czasem podał rękę, a czasem nauczył większej cierpliwości, asertywności albo patrzył, co się dzieje ze mną, żebym wyszedł sam z jakiejś sytuacji i się wtedy dziwiłem, czego on mi nie pomoże. Nie? A on mi pomagał. Po prostu on mi pomagał tym, żeby mnie kilka razy sam, żebym wyszedł z tej opresji, a nie, że wszystko mi każe daje. Ja teraz tak staram się wprowadzać to na kolejne osoby w organizacji. Wiesz, uczy życia. Poświęcił mi czas. To jest bezcenne. Jestem dumny, że w ogóle jesteśmy w rodzinie Profbudu, bo to taka super organizacja, ma swoje DNA. Paweł mówił o pasji, profesjonalizmie, co daje ten właśnie jakość. Czerpiemy, też dajemy dla Pawła i dla jego teamu potrzebną energię, bo czasem jest tak, że tego ducha, nie? Czasami przyjeżdżamy do firmy, do Pawła i Paweł tak się uśmiecha, że się coś pewnie powie, ale po prostu wtedy on jest tak na takim poziomie już i tak dalej, to wszystko tak działa, naprawdę, no mega, w tym całym biurowcu, który teraz stworzył tam Wektor, ale przyjechaliśmy tam z chłopakami, tak powiem ciekawostkę, przyjechaliśmy tam z chłopakami ostatnio, rok temu,
tam do tego Wektora zobaczyć. Biuro Wektor to ogromny projekt i tam siedzieliśmy na tym ostatnim piętrze, panorama Warszawy, on takie fajne zdjęcia pokazywał. To wszystko na FIFA graliśmy, chłopak najlepszy od nas i od Pawła, tam chyba wygraliśmy. Znaczy tam chłopak z Majminka wygrał, potem żeśmy zjedli jakieś kanapki, śniadanie takie, potem jak nie mogliśmy tego zjeść, bo cały czas rozmawialiśmy, no to w końcu on dał te wszystkie tace i w tym busie po Warszawie na Legii, na muzeum jedliśmy, rozmawialiśmy, gadaliśmy o tym wszystkim. Potem w Legia Center byliśmy dzięki uprzejmości Pawła, jego znajomości komunikacji. Tam graliśmy w tagball z Jackiem Zielińskim, z doktorem i z innymi chłopakami z Legii. No w ogóle no fajne sprawy, tak? I tego to jest piękne, tak? Ale to jest szczęście, tak? I potem te chłopaki na tym Monika zagrali, tak? No nie wygrali tam, nie wyszli z tej grupy, gdzieś tam nie trafili na trudnych rywali, ale też jakby ci sami wrócili, dobro wraca ta dziewczynka, która była w Mistrzostwach Polski, więc jakby no tak to wygląda, nie? I czasami właśnie też Pawłowi gdzieś tam zainspiruje tych jego drużynę, team, jak to, żeby też ludzie w Warszawie wiedzieli, bo oni też wychodzą z mniejszych aglomeracji, potem żyją tam w Warszawie, a czasami żeby pamiętali, że tam są też jeszcze Podkarpacie, że tam działamy, że robimy i wtedy taka fajna, spójna energia jest, nie? W tym wszystkim. Ten statek, Paweł ten ogromny statek swój tam gdzieś tam prowadzi. No ja tam gdzieś tam też na tej motorówce gdzieś tam gonię, tak? Po prostu trzymając ten mniejszy ster, ale też go trzymam, tak? I jakby tak to, jakby to widzę. I myślę, że tutaj się jakoś tak uzupełniamy. No ja naprawdę to mogę mówić o nim dużo dobrych rzeczy i myślę, że właśnie ten czas wartościowy poświęcony i jakby Paweł to nie tylko sponsor, ale też przyjaźń, taki właśnie szacunek, te same wartości. I pamiętam, że w 2010 roku, jak tak był taki moment takiego pierwszego poznania się po przerwie, bo tam szkoła gdzieś tam nas łączyła przez chwilę, to coś tam nie dograliśmy pierwszych tematów, nie? Ale to też swój honor, swoje myślenia i tak dalej, ale to nie zostawił tego. On patrzył na tego Majminka i samo tak to wszystko przechodziło, lojalność, taki szacunek, wzajemne myślenie. Pamiętam, jak w 2010-2011 roku mówił o plonach, że to zasiejemy, że to przyjdzie i wszystko to się dzieje. Teraz to, co on mówił, ja nie miałem takiej wizji wtedy w głowie, on to miał. On miał na rynku, w Krośnie siedzieliśmy, on miał w głowie tę wizję, że to ci chłopaki będą grali, że będzie grał tu, że będzie ten. Wszystko się gdzieś to robi, ale po prostu uwierzył i to jest takie naprawdę fajne i on się nie zmienia, nie? 2010, 2011, 2012, pamiętam pierwszy raz dzięki Pawłowi byłem w 2014 roku na meczu polskiej reprezentacji. Akurat Polska-Niemcy, 2-0. Milik, nie? Tak? Chyba Mila strzelił. I tam w tej loży jakieś tam lepszej, tam siedzieliśmy, ja to tak, oni tam siedzieli, jakieś jedzonko, coś, a ja to tam normalnie tylko na tą rozgrzewkę patrzyłem. Jeszcze dwóch chłopaków z biednej rodziny wzięliśmy. Busem przyjechaliśmy. Wesoły autobus z Krosna, tutaj miałem dwóch chłopaków. I pamiętam, do dzisiaj Pawła po tym meczu 2-0, my tak biegliśmy przez ten korytarz i się po prostu tak cieszyliśmy. Tak radość, tak, jakiś fan, ty Pepsi z tej strefy, tej VIP-u wziąłem tu dla chłopaków. Spotkaliśmy się z Koroną Kielce, z Markiem Szablą, z innymi. Do dzisiaj to pamiętam tą sytuację i po prostu mogę o tym opowiadać. I tak samo w 2012 roku, kiedy mi Paweł dał tam szansę, albo jakby to nie szansę, tylko jakby... Chcąc nie chcąc, trzeba było popracować z trzecioligowym klubem Partizan Targowiska wtedy, nie? Żeby pewien proces zakończyć. No i tam jakby te kilka meczów tej trzeciej lidze jako trener przerobiłem, no to pamiętam, że tam na końcu wypłata, coś tam, nie? Tam wcześniej Mirek Kalita był ten. Ja mówię, no nie wiem, jak wypłata. No i w sumie wypłatą było wyjazd na mecz Niemcy-Włochy, co Balotelli dwie bramki strzelił z żoną, byłem na samej górze. Tak na samej górze, tak małe te ludziki tam biegały, ale byłem, nie? I to była taka nagroda i po prostu bardzo tutaj chcę powiedzieć, że na swojej drodze życiowej nie da rady samemu. Czasem trzeba, znaczy dasz radę, ale jak nie popchnie cię ktoś, tak mówisz, to mama wcześniej tutaj, żona, rodzina, ale też przyjaciele, ale właśnie Paweł jest taką osobą, która w sercu mam bardzo mocno, oprócz rodziny, bo po prostu on mnie uczy życia. No on nawet nie wie teraz, ale on mnie uczy życia. Po prostu mam takie coś w stosunku do tego człowieka, że po prostu wiem, że powinienem to być przedłużeniem ręki jego, tak czuję taki obowiązek i tą rękę przedłużać dla kolejnych osób, które są wartościowe, fajne i dać im szansę. I to jest takie coś, co spotykasz w życiu albo jak znaczy chciałbym, żeby ktoś takiego coś doświadczył, bo jest to naprawdę niesamowita sprawa i
I piękna sprawa. I także ja bym prowód podszedł pod kierunkiem w ogóle takiej rodziny wspólnej. To jest rodzina, to możemy się liczyć, tak? Po prostu i to nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o wartości i są rzeczy, co jak to Paweł mówi, też pewnie z Jackiem Walkiewiczem, że się opłaca i warto. A też mówi o tym też pan Bartoszewski. Tak? Jakie wskazówki dostałeś od Pawła, które były takie kluczowe dla ciebie jako menadżera Beniaminka, jako dyrektora Beniaminka? Prawda, szczerość, wartości, lojalność, szacunek, pozytywne myślenie, doświadczenia właśnie, wyciąganie wniosków z tego, intuicja, najważniejsze rzeczy po prostu płyną z serca, że te decyzje najbardziej, te wyzwania to z serca płyną iść. Uważność, też jakby obserwacja, że często niestety dla tych osób takich otwartych sercem, które otwierają się dla ludzi, tak? Ja jestem taką osobą, że się też otwiera i czasami te osoby są krzywdzone przez osoby, które jakby wykorzystują ciebie do tego, żeby zrobić swoje jakieś działanie, biznes, czy tam jakiś temat, a tak naprawdę ty nie jesteś im potrzebny do jakiejś relacji i tak dalej. Ty otwierasz się przed kimś. Paweł mnie też trochę tego nauczył, że się musisz troszeczkę, powinieneś trochę otworzyć oczy, być bardziej uważny, spostrzegawczy na te rzeczy, bardziej ten wzrok otworzyć, bo jak masz dobre serce, to wiadomo, co trzeba mieć twarde i po prostu jakby to są takie wartości ludzkie, tak? Wartości ludzkie też. Patrzeć też na dom, na rodzinę, na taką duchowość. Paweł mnie też uczył tego, że pokazuje to swoją osobą, że on też jest pewnie milionerem, tak? Bo ja to tak nawet w ogóle o tym nie myślę, no ale tak jest, nie? I on jakby na wakacjach gdzieś tam, nie? Ja mówię, że on powinien gdzieś tam na wakacjach, w Karaibach, nie? Mówię, no nie, no w Częstochowie jestem na pielgrzymce z żoną, nie? Taki fajny też reportaż z nim był, który miałem przyjemność oglądać, gdzie też tego ducha trzeba karmić. On właśnie o tym mówił, że można mieć wszystko dzisiaj, nie? Można mieć góry, tak, dzisiaj świat jest taki skonstruowany nawet mimo pandemii, że naprawdę dzisiaj łatwo jest dostęp do możliwości wiedzy, działania, rozwoju biznesu, finansów i do bogactwa, natomiast można to wszystko mieć, ale czy ludzie, którzy to wszystko mają, ale nie mają tego ducha w sobie, nie mają tych wartości, czy oni są szczęśliwi, nie? Więc trzeba sobie też zadać, nie? Są też takie tematy, że jakby ja tak tego człowieka podziwiam, szanuję, że czasami też ja przesadzam, nie? Że ja po prostu być może sam sobie wrzucam na większy bieg tempo i pewnie Paweł ode mnie by tego nie oczekiwał. I to też jakby nad tym pracuję, że po prostu też bądź sobą, czuj, czy ty jesteś w środku szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty. Jeśli robisz coś dobrze i dajesz szansę innym i robisz to okej, to Paweł tak naprawdę powiedział i nauczył mnie najważniejszej rzeczy, że nic nie musisz, tylko chciej. Nie? To tak fajnie, ładnie, górnolotnie to teraz mówię, tak? No bo ktoś drugi powie teraz, że no tak, no ale no to może być może jestem na takim etapie życiowym, że mogę to opowiedzieć. Nie wiem do końca, ale tak czuję. Natomiast wiadomo, wiele osób idzie do pracy po to, że rano, żeby zarobić na chleb, tak dalej. I, no i to jest chyba też taka największa moc w tym wszystkim. Ale jednak można robić coś, co się też chce i szukać takich rozwiązań i też funkcjonować i działać. Nie? I jakby już patrzymy pod pryzmat akademii, organizacji, działania, to bym w tym kierunku szedł, że Paweł właśnie nie wszystko musisz robić. Nie? Czasami tak trzeba iść pod prąd. Po prostu zmienić, nie iść właśnie z rzeką, tylko iść pod prąd i po prostu zaryzykować w wielu obszarach i to najwięcej Paweł mnie tego nauczył. Paweł nauczył mnie też tego, że czasami były takie sytuacje, gdzie już tak blisko było jakichś takich efektów, takich fajnych, czy to infrastrukturalnych, budowy, działania, czy tam w szkoleniu, że wyjazdów. I już było tak blisko, ale właśnie znaleźli się ludzie, którzy nie sprzyjali, nie? I wtedy tak gotowałem się totalnie, nie? A on mówi, spokojnie, nie? Czy z jakimś panem dyrektorem, czy z panią dyrektorką, czy z kimś związanym z organizacją. Mówi, spokojnie, jeśli to ma komuś coś się krzywdę dziać, to nie robimy tego. I myślę, że też się tego uczę. I czasami lepiej poczekać cierpliwie dłużej na coś, niż od razu to mieć, bo ta cierpliwość jest istotna i tej cierpliwości też się
od Pawła Leskiego uczę. Mówię, jest to naprawdę wspaniała osoba w stosunku do tego, co osiągnął, co zrobił, z jakich aglomeracji pochodzi. Dzieli się z innymi, pomaga, wspiera. Nie tylko Beniaminka, ale wiele innych rzeczy i wiele rzeczy, których nie mówi w ogóle i sam nawet nie wiem, bo to jest dobry człowiek i no, każdemu życzę, żeby na swojej drodze takiego spotkał. Natomiast mówię, no też zaszczyt to obowiązek i po prostu ja uważam, że trzeba przekierowywać to na kolejne wartościowe osoby. Nie pociągniesz, Paweł też mi też kiedyś powiedział, że nie pociągniesz, tak sobie teraz przypominam rozmowy z Pawłem, nie? Książka Prezent, taka fajna, polecam, też mi dał tą książkę. To raz jej odkrywam, tą książkę Prezent, nie? Nie pamiętam autora. Biała. Tak, Biała Okładka Czerwona, bardzo taka fajna książka, inspirująca i też o tym dużo właśnie rozmawialiśmy, ale jakby też dał sygnał, nie pociągniesz każdego, no bo nie jesteś w stanie, tak? Kim jest? Bogiem jesteś? No, nie jesteś w stanie, ale widzisz kilka osób tam, które jakby dasz ten palec Boży, one to wykorzystają i trzeba dać im te palec Boży, bo one tam się motają, gdzieś tam się są gdzieś, ale jakbyś ich troszkę pomógł, to one naprawdę pociągną kolejne osoby, nie? I sztuka obserwacji, kto to jest, też jest ważna. Także tak jakby myślę, że tak krótko mówiąc podsumowuję to chyba to wszystko, co teraz powiedziałem, bo jest to wielki skarb, że Pawła, że Beniaminek spotkał nie tylko ja, właśnie, żeby to, bo ja to spotkałem i mówię o sobie teraz, nie wiem, no tak trochę widzisz, nie egoistycznie, ale ja to takie drugie dziecko to Beniaminek, nie? Więc ja bym powiedział, że mam Mikołaja syna, ale mam drugie dziecko to jest Beniaminek, więc ja bym tak patrzę pod względem, że Beniaminek to wszystko jakby dobrze spotkał na swojej drodze Pawła. Ja osobiście mam najwięcej kontaktu, nie komunikacji, ale... A to się przelewa. Tak, to się przelewa, nie? I Paweł też właśnie mówił, że czasami jakieś błędy popełniałem, gdzieś tam też on to zauważał, mnie wszystkie błędy wytykał, nie mówił mi, widząc mnie. Czekał sam dorosłem do tego, żeby ich nie robić, nie? I albo naprawić. I po prostu dusza. W organizacji musi być jakaś dusza. Dusza takiego lidera, takiej przywódcy, takiej osoby, która daje tą energię. Ja wiem, że gdzieś tam w sercu to mam, że wiele rzeczy takich dobrych pokazuję. Jestem przedłużeniem tej osoby, ale też wiele rzeczy nie potrafię czasami przelać, tak powiedzieć, nie? Czasami lepiej napisać, nie potrafię tego powiedzieć, trzeba nad tym pracować, ktoś może to inaczej odreagować i wracamy znowu do punktu wyjścia, czyli zrozumienie, komunikacja i tak dalej, więc to tak troszkę, bo pokręciłem chyba na końcu, ale jak ktoś gdzieś tam tak chce wykorzystać, to na pewno wykorzystam. Jakby odnosząc się do tego, co powiedziałeś, a takich osób, takich Pawłów, myślę, że mamy bardzo dużo w swoim życiu, tylko trzeba ich umieć zauważać i doceniać. Najczęściej są to drugie połówki, które po cichutku, za naszymi plecami podpowiadają nam, wskazują nam drogę. Czasami w takich dłuższych rozmowach, czasami w gestach. Ja pamiętam powtarzane bardzo często słowa mojej Kingi, małą łóżeczką Tomek, małą łóżeczką i to gdzieś tam cały czas we mnie pozostaje, czasami się na tym łapię, że no dobra, było tą małą łóżeczką, już widzę efekty, no to dawaj chochla, nie, no momencik, spokojnie, a druga rzecz jest taka, poza tą małą łóżeczką, to jest, jeżeli czujesz, że chcesz tego, czyli o tej chęci, co powiedziałeś, jeżeli czujesz, że chcesz czegoś, jeżeli czujesz, że to jest dobre, właśnie tak jak powiedziałeś, że nie stanie się nikomu krzywda, tylko że to jest dobre, co chcesz zrobić, to rób, to idź w to, na 100%. Ja mam takie łanie ostroża w jej postaci właśnie i w postaci swojej rodziny. Myślę, że to są najważniejsze osoby w moim życiu. No fajnie, że to też mówisz, bo właśnie to jak ktoś się zainspiruje, no to tak to powinien odbierać, bo ja mam tak samo, tak? Ja na takich swoich social mediach i tak dalej, to tam Facebook, to ja jakby inspiruję, staram się dzieciaków, młodych trenerów i pokazywać o Beniaminku i o rzeczach, które gdzieś tam podziwiam, szanuję, inne osoby, które robią fajną robotę, a jakby tak rodziny nie pokazuję, tak nie mam może potrzeby, może nie chcemy z żoną tak o tym rozmawiamy, ale no tak, jakby nie Ala, moja żona, to by mnie tu nie było, no nie byłoby Beniaminka, nie byłoby funkcjonowania, że to osoba, która zaczynała też Beniaminka, ma też firmę Beniaminek Junior, która też działa i jakby też była trenerką w szkołach piłkarskich i wychowała na przykład Krzysia Kolanka, który gdzieś tam teraz w Górniku Zabrze bryluje Łukasza Milika
I tak to wyglądało, natomiast jak poznawałem, że ona to się cieszyła, piłkę nożną lubi, masło lubi, nie lubi, bo tak jakoś tak dziwnie się zawsze z kolegą Markiem śmialiśmy, teraz to już masło, ale jej, z piłką to różnie, synek piłkę nie gra, tak to jest, nie, ale mam oparcie w rodzinie ogromne i ja jestem też człowiekiem, który wulkanem pewnych rzeczy i dojrzewam późno, uważam, i ta musiałbym chyba... Chciałbym, albo też chcę, czy też rozmawiam, czy tam z Konradem Czapeczką, ale też naszym psychologiem, też Dominikiem Bielicem, to pewnie chciałbym też się spotkać i pogadać o takich rzeczach, ale nigdy nie mamy czasu, bo właśnie każdy dużo goni, robi, działa, wspieramy innych, ale też nawet właśnie osobom, które są, zarządzają, działają i tak dalej, potrzeba takich pewnie rozmów. Ale tak, rodzina to jest taki fundament wszystkiego. Jak w rodzinie nie masz poukładania, nie masz spokoju, nie masz błogosławieństwa, nie masz ducha, to nic nie zrobisz. To nie ma opcji. Jeśli nie masz z tyłu głowy mądrej osoby, która z tobą jest, czy to wcześniej jak nie miałeś dziewczyny, żony, czy tam no to mamę, czy tam rodzinę, ojca, tak, i tam kolegów, braci, przyjaciół, no to potem jak trafiasz na taką drugą połówkę, no to wiadomo, że to jest bardzo istotne. I wydaje mi się, że to też jest chyba siła właśnie takich ludzi wszystkich, nie? Że mają jakby zadbane to życie rodzinne i mają osoby, które ją wspierają, i ta miłość to jest też takie coś, że idzie w tą stronę, idziemy razem, ale po prostu też czasami jest pod górkę, z górki, w dół, ale trzeba być razem, tak? I nie ukrywajmy, tak? Nawet Liverpoolu mówi o tym, że po burzy świeci słońce, tak? I nie ukrywajmy, że w życiu, nie wiem, jesteśmy w takim profilu szkolenia, organizacji, biznesu i tak dalej, który prowadzisz, Tomku, to takie burze się dzieją. No. Nie wiem, czy Jacek Magiera jest jedynym gościem, który się nigdy z żoną nie pokłócił, bo mówił, że się nigdy nie pokłócił, to ja chciałbym to naprawdę, że tak jest. To jest dla mnie fenomenem totalnym, Jacek Magiera, że to moja żona mówi, że ten to jest... No dobra, no, wyższy ode mnie, ja łysy, tam trener Jacek, także naprawdę super człowiek, i on też jest właśnie takim ambasadorem w środowisku sportowym, żeby na niego też popatrzeć. Tak. I on tak właśnie mówił, że on to tak, walentynki to wchodzi codziennie, nie? ale no, dbajmy o te relacje właśnie z najbliższymi, i to jest największa siła i wsparcie. Niech to będzie takim przesłaniem tej naszej rozmowy, że poza profesjonalizmem, poza podchodzeniem profesjonalnie do swoich zadań, do rozwijania swoich organizacji, klubów, firm, pamiętajmy o tym, co jest fundamentem. I niech będzie zadaniem na dziś, że niezależnie o której godzinie odsłuchacie ten podcast, to zatrzymajcie się w tym momencie, zróbcie sobie pauzę. Niech mi wyskoczy to na Analyticsie, że zrobiliście pauzę właśnie w tym momencie i zróbcie coś dla swoich rodzin, a potem wróćcie do tego podcastu. Wracając, w takim razie... Wspomniałeś o Porowbudzie i przenieśliśmy tematy na tematy te fundamentalne dla nas wszystkich, czyli rodzinę, no bo poza organizacją, profesjonalizowaniem swojego życia zawodowego, przelewaniem tego na organizację, na kluby, na firmy, to jest jakby rzecz naturalna, natomiast no nie ukrywajmy, że poza tym, że Porowbud jest z rodziną z wami, no to jest tym sponsorem i jest sponsorem dużym. Który wnosi duże wartości, tak jak powiedziałeś, merytoryczne, ale również finansowe. Jak w ogóle w takich organizacjach jak Beniaminek, w akademiach, w jaki sposób pozyskiwać sponsorów do akademii? No tak, no co do Porowbudu, to w ogóle to, o czym my rozmawiamy, to Paweł Malinowski i jego drużyna nam budowali balon w 2015 roku, co był krokiem milowym w rozwoju całego Beniaminka, i tak naprawdę to był prezent, także no... Ja uczyłem wtedy WF w szkole i zapytałem się Pawła, bo tak jeszcze, żeby tak ludzie zrozumieli, no Paweł, fajnie, super, będziemy mieć teraz rozwój, będziemy działać, jakie pomysły mam i tak dalej, a kto tym będzie zarządzał tą spółką? Paweł mówi, że no ale kto będzie tym zarządzał? Ja nikogo tylko nie zaufam, tylko tobie, no będziesz działał, kolego. Ja mówię, no jak? No, ja w szkole 1-3 uczę WF-u, trenerem jestem tam. Ja mówię, że na drugi dzień zostałem prezesem zarządu tej spółki całej i no kupę dokumentów i działaj, kolego. Także ja do szkoły to potem tak chodziłem, jak chodziłem, dyrektorowi
taka przyjaźń, o którym nawet bym powiedział. Razem tam w tenisa to się tam odbijaliśmy, czy on odbijał, ja biegałem i jakby po prostu dyrektor mówi, że Grzesiek, no ale co, ja będę nie dam rady, dyrektorze, no jakie dasz rady, no po prostu dasz rady, masz mnie normalnego zaraz, podwyżkę będziesz miał, 10 lat pracowałem w szkole, no i ja odszedłem z tej szkoły normalnie. Ja odszedłem z szkoły, to bałem się żonie powiedzieć, wtedy Ali i mamie, gdzieś tam chodziłem na balon, to na kontener i siedziałem tutaj, nie, gdzie byłeś, w szkole, nie, ja byłem tutaj, ale nie mówiłem. Po miesiącu jakby urlop bezpłatny i tak już zostało, nie, do szkoły nie wróciłem. Także to już tak tylko daje obraz, jak się zmienia życie człowieka w sytuacji, kiedy też odważny jesteś. Boisz się, bo bałem się, ale odwaga otworzyła. Puk, puk, nie? Jacek Walkiewicz. Ale otwieram odwagę. No i to właśnie nie tylko słuchać, tylko to robić. No i to tak. A co do sponsorów, to w tej chwili to jest domena menedżera Akademii Probudereny Jarka Kweli. Ciekawa historia, bo w ogóle spotkaliśmy się w Anglii, w Beachwater, koło Bristolu. Turniej 2018, spotkanie tak naprawdę przez tam kogoś i po prostu rozmowa o czymś tam, a skończyło się tak, że po 3 latach się przeprowadził do Polski, tutaj koło Krosna, tutaj jego żona gdzieś tam pochodzi i jeszcze przyspieszyło to, nie? Także fajna sprawa, taka inspiracja i mamy swój klub biznesu, który zakładaliśmy razem z Tomkiem Wackiem. Potem Tomek był zawodnik ekstraklasy Krykowi. Fajnie to było, bo jeden gaduła, drugi gaduła, jak żeśmy szli do tych firm, to zawsze Tomek fajnie, bo grałem w Krykowi z jednym Pawłem drugim, tam miał pielgrzymkę, ekstraklasa, to wszystko, a tu już się grał za ten duet fajny i no, trochę wyciągaliśmy tych partnerów, sponsorów, że tak brzydko powiem, albo barterowo i tak dalej i ludzie nas lubili i po prostu żeśmy o tej piłce gadali. A potem na samym końcu było 2 minuty tylko o rozmowie finansowej, a więcej o tej piłce, o życiu. I tak nie mówię, że to jakieś bardzo duże pieniądze, ale po prostu żeśmy funkcjonowali. Tomek fajnie to wszystko działał, ale jakby teraz to przeszło na Jarka, który bardzo też prężnie, fajnie, dynamicznie, biznesowo działa. W tym okresie jeszcze pandemii trafił, szuka rozwiązań, firm, spotyka się, zaprasza się śniadania takie biznesowe. Teraz było utrudnienie, no ale po prostu próbujemy. Mamy gierkę takiego klubu biznesu dla Balonia. Tutaj z stałym wywalcem jest Radek Ostrowski z Axelo, Waldek Wojnar, Waldi, którzy sponsorują też inne kluby. I po prostu na tej gierce gdzieś tam funkcjonujemy i Tomasz gdzieś tam Wacek na niej zawsze jest, też pomaga nam. A Jarek no, ma mnóstwo tych spotkań z tymi firmami, tak? Umawiamy się, rozmawiamy, on to też działa z media teamem, marketingowo trzeba przygotować wszystko od A do Z. My jak idziemy, no to też każdy dostaje jakieś tam prezenty, jakieś tam nagrody. To jest relacje z tymi osobami, wspieranie się, wspólne idee, wizje. Czasami to nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że nawet ostatnio z jedną z firm o wizji, strategii i po prostu procesie takiego, brakuje mi słowa, ścieżce rozwoju rozmawialiśmy. Jak u nich firm wygląda, jak u nas. Jarek jedzie na staż do nich, analizuje. To jest niepoliczalna wiedza, którą zdobywamy i się rozwijamy, ale czasami też ten klub biznesu polega na poproszeniu takiego właśnie naszego przyjaciela jak Paweł Malinowski, pojechania do Warszawy, zwiedzenia Warszawy, jego inwestycji, czy też bycie na stadionie Legii Warszawa, gdzie też właśnie i ten Radek i Waldek, to pamiętam do dzisiaj, zadałem na bałkon na ostatnim tam piętrze loży VIP, tam siedzieli w Gold, my tam na dole patrzyliśmy z Tomkiem, jak oni tam się fajnie bawią, ale było wesoło naprawdę. I też takie coś jest super, nie? Że jakby ktoś nam też pomaga i też ta piłka ogólnie łączy, tak? Bo dzisiaj znaleźć sponsora takiej szkółki akademii piłkarskiej, który nie lubi tego sportu i dalej, ciężko chyba. Wydaje mi się, że trzeba przekonywać swoimi wartościami, osobowością, tą wspólną pasją, a są też barterowo. Po prostu cieszymy się, że w prysznicu na naszym zapleczu kontenerowym, w naszym biurze mamy prysznic, gdzie możemy sobie pobiegać na balonie, wykąpać się i wrócić do pracy, bo firma jedna czy druga naszych znajomych kolegów nam pomogła. Czy są to owoce na turnieje, czy po prostu są to rzeczy papierowe do biura, do działania i czy są to jeszcze jakieś tam inne rzeczy i po prostu to jest też wdzięczność za ludziom, że chcą nam pomagać. W każdy sposób jest ważny, każdy sposób jest istotny i liczymy też na to, że oprócz tych relacji i wartości też zbudujemy większy kapitał tego klubu biznesu i te fundusze będą większe po to właśnie, co mówimy, żeby lepiej szkolić, lepiej działać, a tak naprawdę pamiętajmy o tym, że też trzeba inwestować w ludzi, tak, którzy gdzieś tam i czas idzie do góry i też jak nie podniesiemy tych funduszy możliwości rozwoju, no to też oni będą szli dalej, tak, i będzie ciężko, także trzeba nad tym pracować. Wówczas będziecie kopalnią dla menadżerów, a nie tylko dla piłkarzy i talentów piłkarskich.
Jeszcze troszeczkę dopytam Cię, jeżeli chodzi o to pozyskiwanie sponsorów, bo mówisz, że próbujecie przekonywać do swojej wizji, do swojej ścieżki rozwoju i budować relacje. Natomiast, no właśnie, jak wygląda taka rozmowa? Już nie mówię, że z Profboodem, to jest już przyjaźń, tak jak powiedziałeś. Natomiast próbujecie pozyskać kolejnego nowego sponsora. O czym rozmawiacie? W jaki sposób prowadzicie się tą rozmowę? Jak się do niej przygotowujecie? I ile to trwa aż od pierwszego kontaktu do zawarcia jakiejś umowy i wsparcia Beniaminka? No to nie wiem. Ostatnio mieliśmy takie sytuacje, że tam końcem, przed świętami bodaj, że zaczęliśmy takie rozmowy. Sam też w nich uczestniczyłem jako dyrektor Akademii z Jarkiem Chwelą, jako menedżerem Akademii, stricte od klubu biznesu, ale też jakby ktoś nas na te spotkania umówił. Czasami są to rodzice, czasami są to nasi przyjaciele, znajomi, wspólni, którzy nas polecają i owszem, mamy jakieś pewne fajne wartości, ale gdyby ich polecenia nie było, to raczej z tych firm no, nikt by do końca nami się nie chciał spotkać. I to też trzeba takich ludzi doceniać. No i trafiamy na takie spotkanie umówione, gdzie na przykład moja osoba jakby w ramach, to jest spójność, nie? Czyli przedstawia tą wizję, te strategie, cele Beniaminka, mówi o dlaczego, o DNA, mamy fajne historie, inspiracje, fajne materiały, możemy się też tym pochwalić, pokazać, gdzie nasi chłopaki grają. To trochę otwiera na początku oczy osobom, z którymi rozmawiamy, bo sobie pewnie nie zdawały sprawy, że jest taki Beniaminek nawet i to i tak działa, bo trzeba tak do tego podejść i to już tak buduje takie początek fajnej rozmowy. Potem Jarek przychodzi do Meritum i przedstawia, po prostu mamy taką książeczkę klubu biznesu, pakiety sponsorskie, jakie rzeczy gdzieś tam świadczymy, usługi, co robimy, jakie możliwości mają reklamy, brandingu i tak dalej na naszym obiekcie, na naszych obiektach, czy na stronie internetowej, social mediach, na profilach, które posiadamy, bo też się rozwijamy, tak? Myślę, że na Podkarpaciu idziemy drogą też takich klubów jak Stary Rzeszów też, bo no wiadomo, to też jest istotne i na to zwracamy uwagę. I też jako Akademia, jako do tego etapu, to też nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, pochwalić możemy się tym, że walczymy o to dobrze. I wtedy ludzie coraz bardziej to oglądają, zasięgi, z kim działamy, czy mamy, jakiego mamy partnera, co zrobiliśmy, jakie projekty wykonaliśmy, pytają się wtedy. No i tak to wygląda, ale potem to jest zawsze podsumowanie, zawsze to na maila, czyli po prostu mailowo Jarek. Ja też jakieś uwagi naniosę, to naniosę, jeśli on sam to już coraz bardziej, już delegujemy, z Jarek się coraz bardziej samodzielnie robi, on to bardzo dobrze robi ogólnie i czasami tylko jak może kogoś bardziej znam, to czy tam wcześniej przy Tomku to pomagałem i taki mail idzie zwrotny, feedback odnośnie tego, że było spotkanie, zrobiliśmy to i tak dalej, ustaliliśmy takie zasady, jeszcze chcielibyśmy dołożyć takie i takie rzeczy i prosimy o przemyślenie tej sytuacji i tak dalej. No i pewnie, nie wiem, czasami to są właściciele firm różnorodnych, mają więcej czasu, mniej czasu. Czasami jest to tydzień, dwa, trzy, a czasami jest to, nie wiem, nawet 4 miesiące i trzeba być cierpliwy, że ktoś jednak ma w zanadrzu czas dla nas, ale poświęci go dopiero za jakiś czas i dopiero wtedy wyjdzie szedł z worka i ta informacja zwrotna. No i często jest tak, że zgadzamy się. I być może nie są te pakiety największe, tam tylko są te skromniejsze, tam 300-500 zł miesięcznie, ale jeśli taki pakiet byś miał 10, 15, 20, no to się zbiera, nie? I jakby to jest taka droga, nie? Czasami są to osoby, które jakby nie chcą tych funduszy dawać, ale barterowo nam pomagają i po prostu finansujemy się w różnych takich inwestycjach. A są też takie osoby, że po prostu polecimy dla na przykład takiego dewelopera jak Profboot, czy dla innej wartościowej osoby, która u nas w organizacji działa, w klubie biznesu i że pomożemy im w tym biznesie. Łączymy ludzi, czyli to jest takie DNA, Beniaminka, łączyć ludzi, dawać energię. To też nie tylko piłka, szkolenie, ale i biznes. Dlatego mówię, że jesteśmy organizacją społeczno-biznesową. No i po prostu łączymy tych ludzi. Oni potem, ja na przykład nie muszę jeździć na go-kartach czy na quadach, ale jedzie mój kolega z tym kolegą. No i on jadą, ten ma firmę taką, ja ich złączyłem i tak dalej. Albo komuś sprzedam lampę, albo komuś podpowiem, nie? Mówię bardziej o Jarka Gesty, ale też w organizacji nie tylko ja, nie tylko Jarek, ale też czasami też inne osoby mogą znać bardziej tą czy tą osobę, więc trzeba współpracować. I przez takie małe rzeczy powodują się te relacje, komunikacje i na samym końcu pojawi się ten pieniążek. I ja powiem tak, że na przykład byłem, nie wiem czy mogę powiedzieć firmę, bo nie wiem, ale po prostu byłem na jednym spotkaniu z Jarkiem, gdzie chyba tam w listopadzie, grudniu, gdzie rozmawialiśmy przez 1,5 godziny o samochodach
A ja w ogóle na samochodach się nie znam. Mi ukradli w ogóle ten samochód gdzieś tam, nie? I moja żona tym samochodami jeździ, się zna, ja się nie znam w ogóle w tych samochodach, ale jak rzuciłem temat samochodu i ta druga osoba, jak zaczęła o tych samochodach rozmawiać i mówić, była w takim sztosie, że po prostu słuchałem o tych samochodach, wszystko się dowiedziałem, ale w ogóle nie pogadaliśmy o tym temacie finansowym, nie? I na końcu jakby w ciągu półtorej minuty się z nawiązku dołożyło. Czyli popatrzcie, jakby inspiruje do tego, że powiedziałeś na początku chyba, żeby zrozumieć drugą osobę, wejść w jej skórę, dać jej szansę rozwoju, działania, myślenia i wtedy dostaniesz dużo, nie? I o, ja na tym będę pracował dużo, wszystkim polecam i patrzmy też na drugie osoby, bo czasami nawet nie wiemy, kiedy ona na nas tak patrzy. Że chce pomóc, tylko tak chcę może sama porozmawiać i czasem musisz mieć to, powinieneś mieć to szczęście, taki flow. Trafiasz na przykład na dzień, czy trafiasz na przykład, idziesz do firmy, ja to daję wszystko na doświadczeniach. Trafiasz do firmy, trafiasz na jakiś taki super dzień kogoś, nie? I kurczę, no trafiłeś. No. Albo trafiłeś na gorszy dzień kogoś, ale pomogłeś mu złapać energię. Ja też tak miałem. I wiesz co, ale nic nie oczekując od niego. Po prostu wiedząc, że jest taka sytuacja, no to starałeś się jakby wspierać go. O, też to, co rozmawiałeś mi się. Tak, ale wracam, to jest tak wszystko nieprzemyślane teraz. Mówię, jak tak. I potem za jakiś czas się okazało, że dobro wraca. Nie? Czyli jak będziesz to robił, pielęgnował, to prędzej czy później się tak stanie. Natomiast są też momenty, że no po prostu przychodzisz do firmy, rozmawiasz długo, budujesz te relacje, działasz, wydaje ci się, że jest wszystko ok, no ostatnie proste, już jesteś gotowy, już zacierasz ręce, mówię o ten, że wreszcie mamy sponsora. Ale potem się to tak zamyka. I zdarzyło się takie sytuacje. I ciężko się pozbierać, bo poświęcasz tak dużo czasu, tak dużo energii, tak dużo pracujesz nad tym, wygląda wszystko ok i potem z niczego nicowego niebo nie, nie? I nie wiesz. No i też były takie sytuacje i po prostu na przykład, czasami do dzisiaj nie wiem w niektórych sytuacjach dlaczego. Czy ktoś tam pomógł, czy nie pomógł, bo to tak czasami dziwnie było, ale no widocznie tak miało być, to jakby odegrasz się, czy tam wykorzystasz potencjał kolejnej rozmowy, spotkania i tak dalej, a prawda jest taka, że to my idziemy do sponsorów, to my z nimi rozmawiamy i to my bardzo chcemy, a oni mogą chcieć, ale nie muszą. czyli oni co, to ty musisz, dzisiaj się mówi, bo ja mówię, jestem trenerem, tak, gdzieś tam wywodzę się od tego, że grałem w piłkę, czy tam kopałem w piłkę, całe życie przy tej piłce, tato gdzieś tam w dziennikarstwie, koło tej piłki, gdzieś tam, no całe życie koło tego sportu piłki, ja bym nic z tego chyba nie miał robić, albo właśnie być trenerem, albo dziennikarzem sportowym, albo coś takiego, bardziej pisać, bo za szybko mówię i niewyraźnie, więc przepraszam słuchaczy, ale po prostu tak było i ktoś tak właśnie ostatnio właśnie mówił, Michał Szafrański właśnie na tym podcaście, bo też polecam posłuchać, to właśnie mówił, że no dzisiaj to wszystko to jest sprzedaż. No trochę tak jest, nie? I najbardziej chyba trzeba doceniać tych sprzedawców. Czym dla ciebie w ogóle jest pasja i czym jest dla ciebie zasada, hasło You will never walk alone? Znaczy wstajesz rano i wiesz po co wstajesz. Wstajesz rano i budzisz się i myślisz o tym, że tworzysz z fajnymi ludźmi ciekawą organizację, dbasz o rodzinę, starasz się pracować nad sobą, ale też właśnie dbasz o organizację, dajesz energię, szansę spełniania się ludziom, wierzysz w swoje dlaczego, żeby łączyć tych ludzi, dawać energię i pokazywać rzeczy niemożliwych, zapalać tych młodych dzieciaków, jak już nie sam osobiście teraz jako trener, bo nie jestem, to dawać energię właśnie osobom, które by mogły to robić i bardzo w to wierzyć, tak? Pasja to też jest tak, praca pasja można powiedzieć, nie? Tak to wygląda i myślę, że ta droga Benjaminka, ścieżka rozwoju tego wszystkiego jest istotna, natomiast co Juli Neboruglon, nigdy będziesz jeszcze sam, to tutaj fajnie to Tomku pokazałeś, nie? Dzisiaj tak się bardziej jeszcze przyglądałem temu, że właśnie nie tylko jakby oczekiwać, tylko bardziej wspierać, działać i to dobro wróci. I tak sobie dzisiaj to odkryliśmy chyba, to wygląda na nowo, bo tak czasami człowiek goni w tym kołowrotku życia, że czasami trzeba się zatrzymać, żeby spędzić czas z kimś ciekawym i porozmawiać. I no tak, dokładnie, no, żebyśmy byli wartościwymi osobami, że czasami ktoś potrzebuje pomocy i trzeba to zrobić, tak? Czasami nie bać się, że sam potrzebujesz tego wsparcia, to poproś o pomoc, nie? Zapytaj, nie? Ale bądź uważny, bo nawet u siebie w organizacji podejrzewam, wszystkiego też nie wiem i nie widzę.
i nie wiem, czy jest taka osoba, co wszystko wie, widzi i tak dalej, bo to jest chyba no, niemożliwe do końca i czasami ta uważność jest no, no bardzo ważna, nie? I tym wszystkimi to wyzwanie w ogóle, te błędy są nieuniknione i nie zawsze masz rację, nie wolno jakby palić mostów, bo życie pisze różne scenariusze i trzeba mieć różne osobowości w organizacji do tego, żeby działać i tak bym widział właśnie i tą pasję, i Benjaminka, i ten Juliana Borgogelon, i to, że trzeba tak naprawdę cieszyć się z tego życia, jakie jest. No, cieszyć się, brać co daje to życie. No, nawet dzisiaj to ja z tobą tutaj, Tomku, spędziliśmy dużo czasu, tak? I widzieliśmy ostatnio się w 2017 roku i ja czuję dobrą energię. Nie wiem, mam nadzieję, że ty też, że po prostu inspirujemy się nawzajem, że to wróci, że spotkamy się kolejny raz, że porozmawiamy o innych rzeczach, że zbudujemy jakieś relacje, że słuchają nas fajni ludzie, że trenerzy może się zainspirują. Czy to z Benjaminka, czy to ze Stali Rzeszów, czy to z innych klubów. Czego nie? Czego nie? Życzyć im tego trzeba. Trzeba dawać im tą energię, entuzjazm, że właściciele, że będą się bardziej lubić, szanować i po prostu rozmawiać na wiele rzeczy. Gdzieś czasami nam też właśnie trochę brakuje. Czasami przez to, że no nie wiem, właśnie, że nie ma czasu, że jest ten kołowrotek życiowy, jak ten chomik w tej klateczce pracujemy, nie? I dopiero kiedy wyjdziemy z tej klateczki, tak staniemy z boku przez 10 minut, poobserwujemy coś, aha, pomysły nadchodzą, ciekawe rzeczy, fajne, nie? To jest taka chyba podstawa tego wszystkiego, więc trzeba się po prostu cieszyć tymi małymi rzeczami, jak śpiewa Sylwia Grzeszczak, ulubiona piosenkarka mojego syna, także już tutaj odleciałem chyba, także trzeba kończyć. Cieszmy się z małych rzeczy, jedzmy małą rzeczką. I wsłuchujmy się w głos wewnętrzny nas i naszych bliskich, którzy nam zawsze dobrze życzą. A z tym przesłaniem takim bardzo pozytywnym i z życzeniem, żebyście nigdy nie szli sami, ale też nie dawali innym iść samemu. Tego tobie, Grzesiek, i wszystkim nas słuchającym z całego serca życzę. I za dziś bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, bo spędziliśmy, tak jak zauważyłeś, sporo czasu razem. Nadrobiliśmy, nie wiem, czy można powiedzieć, że nadrobiliśmy, ale te lata, od kiedy się nie widzieliśmy, od 2017, bo to już trochę czasu minęło rzeczywiście, ponad 3 na pewno, bo chyba 4 w zasadzie. No właśnie, za te rozmowy i za ten czas wspólnie spędzony poza nagrywaniem, bo to też trzeba przyznać, że poza nagraniem też troszeczkę sobie porozmawialiśmy. Za to się bardzo dziękuję. Moim i Państwa, Waszym gościem był Grzegorz Raus, dyrektor zarządzający Benjaminka Krosno. Dzięki, Grzesiek. Dziękuję. Myślę, że tak najbardziej pasjonata futbolu i dobrej energii pozytywnej tutaj w organizacji. Ja życzę tak samo wszystkim słuchaczom jak najlepszych fajnych dni i takich właśnie podcastów tobie, Tomku, z ciekawymi ludźmi. Z takimi ciekawymi osobami. Znaczy, no ja myślę, że no, ciekawszymi, tak, że z takimi może też bardziej merytorycznymi, ale czasami jakby też takich kilku pasjonatów na swoim tym liczniku powinieneś mieć, bo uważam, że gdzieś tam trzeba wszechstronnie to patrzeć, a takie właśnie inspiracje, jak ja bym miał wcześniej takie inspiracje, że takie podcasty były, jakbyśmy mieli takie właśnie rzeczy, jak twoja robota, bo naprawdę robisz kapitalną, jak Przemka Mamczaka, który jak uczyć futbolu i tak dalej. Jakbym miał takie rzeczy, to jakbym mógł się inspirować i mieć szansę słuchania takich właśnie wartościowych treści, to człowiek by bardziej się chyba utrzymywał w zdaniu, że robi dobrze. A tak to tak gdybał, no bo nie było z kim do końca tak pogadać trochę, nie? I bardzo Ci dziękuję, bo ja naprawdę czuję się zaszczycony, że mogłem tu uczestniczyć i przepraszam za swoją komunikację, czasami gdzieś tam za może jakieś błędy merytoryczne i tak dalej, ale one wynikają po prostu z tego, że człowiek jest sobą, tak mówi, co myśli, czuje i tak dalej. Też się trochę przygotowałem tej rozmowy, to miałem mało czasu, ale po prostu daliśmy radę chyba, nie?